Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mistrz międzynarodowy Piotr Nguyen, a ze mną jest gość specjalny, mistrzyni FIDE Maria Lex. Witamy. Dziękuję za powitanie. Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Drugi półfinał InfoShach Masters, przedostatni dzień zmagań. Jak widzieliście na grafice, czy też ogólnie na naszych mediach społecznościowych, a też jeżeli w ogóle śledzicie, co się tutaj dzieje, to wiecie dobrze, kto z kim gra dzisiaj. Wiktor Gazik, mistrz międzynarodowy, z mistrzem FIDE Janem Klimkowskim. Jest tutaj komenda format, więc jeżeli ktoś nie wie, może sobie napisać wykrzyknik format i się pokaże. My szybko przypomniemy, że 10 rund tempem najpierw 4 partie 3 plus 2, potem 4 partie 2 plus 1 i 2 bulety 1 plus 1. Takie dynamiczne tempo, pokazujemy, że szachy można grać szybko. Obalamy ten pejoratywny stereotyp refleksu szachisty, no i pokazujemy, tak, że szachy to może być e-sport. Cóż więcej można tutaj dodać? Zdecydowanie. E-sport. Jeszcze gdybyśmy mieli wysokie nagrody pieniężne, to w ogóle byśmy chyba się wybili tutaj ze względu na najbardziej skomplikowaną grę. Nie uważasz? No, myślę, że tak. W naszym turnieju mamy nagrody finansowe, ale nie są one zbyt duże. Mamy też nagrody od naszego sponsora Wabun. Tutaj już w sumie na wstępie powiem, że jest ciekawa promka. Od dzisiaj w sklepie Wabuna możecie mieć 30% zniżki, jeżeli wpiszecie kod InfoShach. Więc w ogóle świetna sprawa. A co to za sklep? To są ogólnie perfumy. Damskie są, męskie są. Jest to firma, którą ma Radosław Majdan, jeżeli kojarzycie. Więc no, ciekawa sprawa i fajnie, że wspierają szachy. Tutaj bezpośrednio portal InfoShach już rok temu też troszeczkę nas wsparli i teraz właśnie InfoShach Masters. No to świetnie, nie wiedziałam o tym. Dobrze, że mówisz. Tak. Tak, jest też wykrzyknik Wabun, więc można tutaj zobaczyć sobie, jest link do sklepu. Więc zachęcam. No a tymczasem rzućmy okiem na drabinkę turniejową. Nie wiem, czemu znowu intro poleciało, ale mogłem sobie założyć, że tak miało być. Generalnie przejście pomiędzy scenami miało być bez. Natomiast tutaj możecie zobaczyć właśnie drabinkę turniejową, czyli zaczęliśmy z 8 zawodnikami. Wczoraj w pierwszym półfinale zwyciężył Jegor Bogdanow nad swoim bratem Ignatem i właśnie to Jegor czeka na zwycięzcę dzisiejszego meczu, aby zagrać z nim jutro w finale, jutro o godzinie 20. Natomiast przegrany tego dzisiejszego meczu zagra z Ignatem Bogdanowem w meczu o trzecie miejsce o godzinie 17. Generalnie jutro zapraszam też w ogóle na kanał Twitch TV InfoShach od godziny 10 tak naprawdę, ponieważ świętujemy czwarte już urodziny portalu InfoShach i będą streamy przez kilkanaście godzin. Między innymi będzie pierwszy teleturniej szachowy w formacie milionerów. Również szachistki opowiedzą o gambicie królowej i ogólnie będzie dużo, dużo ciekawych informacji. Ciekawych streamów, tak, pewno. Tak. Tak, no trzeba będzie wstać rano od 10. Nie dla wszystkich jest to odpowiednia pora. Mam nadzieję, że my tutaj damy radę. Odpowiadając szybko na pytanie, czyim dziełem jest to intro. Intro można w jakimś stopniu zakupić, a resztę dorobić, więc mogę się pochwalić, że to ja je układałem w jakiś Żartuję. Sposób. Żartuję. Jesteś taki zdolny, Piotrek? Nie wiedziałam. Teraz mam nadzieję, że nie poleci intro, jak przełączymy się na scenę już z zawodnikami. Tutaj ognie też ja włączyłem. Więc witamy zawodników. W lewym narożniku jest Wiktor Gazik, a w prawym mistrz FIDE Jan Klimkowski. Może szybko
Wiktorze, powiedz nam, jak się czujesz przed meczem? Normalnie. Normalnie, dobrze. Lepiej jak przed pierwszym meczem. Okej. No w pierwszym meczu można tak powiedzieć, że zdewastowałeś przeciwnika. Czy na dzisiejszy mecz przygotowywałeś się jakoś? Tak troszeczkę, no. Okej, okay. No dobrze, to zobaczymy, życzymy powodzenia i teraz pytanie do Janka. Takie samo pytanie, jak się czujesz przed meczem? No, czuję się dobrze, mam nadzieję, że pójdzie też dobrze. Okej, okay. Przygotowywałeś się jakoś? Trochę tak, ale nie jakoś bardzo dużo. Okej, okay. No dobra, to myślę, że jesteśmy wszyscy gotowi. Więc możecie sobie wysłać challenge'a i jak tylko partie się zaczną, zresztą może już nawet teraz, możecie wyłączyć mikrofon tutaj i ja też wyłączę swój mikrofon, żebyśmy sobie nie przeszkadzali i nie podpowiadali. A ja cię będę słyszała dalej, Piotrek, jak wyłączysz mikrofon? Ja wyłączam tylko zawodnikom. Ciebie tutaj słyszę i ty mnie słyszysz i mam nadzieję, że widzowie nas słyszą, a jeżeli czegoś nie słyszą, to dajcie nam znać, bo jeszcze jest teraz moment, żebyśmy coś poprawili. Później jak będzie ogień na szachownicy, to nie będzie czasu na takie rzeczy, żeby coś tam... Już zaraz wysyłam, także tutaj Dobrze, dobrze, Janek wysyła już. No dobrze, więc czekamy. Z niecierpliwością. To chyba młodzi zawodnicy, co? Znaczy Wiktora ja kojarzę, zresztą on pochodzi z bardzo szachowej rodziny, wiem, że mama jest świetną zawodniczką, natomiast z Janem nie jestem aż tak do końca zapoznana. Czy mógłbyś mi przedstawić pokrótce jego sylwetkę szachową? W sumie to powinienem był dokładnie sprawdzić wiek Jana, no bo Janek jest jednym z młodszych szachistów, tych, którzy już osiągnęli poziom mistrzowski. Chyba lat 13. Kurczę, może ktoś mnie poprawić, jeżeli się mylę, albo... To dajcie znać, albo możecie szybko sprawdzić na FIDE, ale generalnie tak, no tutaj Janek jest wielką nadzieją. O, tutaj mamy nawet komentarz, jak dobrze myślę, od trenera Janka. Urodziny ma 30 stycznia, w sensie urodził się 30 stycznia 2007. Żartujesz. Jak miałam 17 lat, to miałam 13 w sensie, tak. 13 lat, to miałam ranking 1600. 9 i chyba to był najniższy ranking w Polsce. Pamiętam, że wtedy pan Schmidt nazywał mój ranking smoczym jajem. Okay. Nie wiem dlaczego, ale mówił, że mam ranking jak smocze jajo. Byłoby słabo, jakbyśmy przeoczyli, jak grają partie, więc też dajcie znać, czy już grają, bo... Dobra, w sensie dajcie znać. Ja szybko najwyżej tutaj, jak tutaj szybko aha, nie tak szybko nie sprawdzę tego, no bo followuję, więc mam nadzieję, że nic złego tutaj się nie dzieje. A, Funo poszedł offline. Jest jakieś problemy z połączeniem? Być może, aha, nie da się wysłać wyzwania, błąd wypisuje. Okej, to może... trzeba zmienić ustawienia, bo być może Wiktor ma tak duży ranking, że nie pozwala wysłać sobie wyzwania. A czasem tak jest, nie? Że jest blokada i czeską możesz na sobie tak ustawić, żeby ktoś cię... Okej, okay, to zaczepiał. Ja tutaj odblokuję swój mikrofon. Być może Wiktor musisz zmienić ustawienia, żeby móc przyjąć wyzwanie Janka. Właśnie nie mogę wysłać wyzwania. Aha, tak, więc być może Wiktorze musisz zmienić te widełki, jakie tam masz ustawione. A nie, jeżeli... nie myślę, że ten jest problem. Nie wiem dlaczego pisze, że przeciwnik jest blokowany. Przeciwnik jest zblokowany, tak? To, nie wiem, co to jest. Może się chłopaki bana sobie dali przed meczem. Nie chcę ze sobą grać. Nie wiem, jestem jakby tym friendem, ale jest blokowany. Okej, to możecie też zagrać partie tak jakby towarzyskie, to też chyba nie ma większego znaczenia dla naszego meczu. Możecie takie wyzwanie sobie... Tak, ja wiem, ale też taką się nie da. A, też takiej się nie da. Okej.
Też nie mogę nic wysłać. Nie wiem, ja go nie zablokowałem. Ja teraz akurat to przesłałem to zaproszenie do znajomych. Okej. Okay. Dobrze, to może Wiktor wyśle Jankowi challenge'a. A mnie jak... Jeżeli wiesz... Nie akurat pisze, że jest zablokowany, nie wiem. A u ciebie też jest napisane, że jest zablokowany, tak? No u mnie tak samo no, właśnie. No nie wiem. No to nie wiem, no to... To ze mną będziecie grali. No nie wiem. No, musimy to jakoś naprawić. W poprzednich meczach takiego problemu nie było. A no właśnie, według komentarzy tutaj naliczę. A może jest problem, że ja zamiast najpierw dałem, że zablokować i potem dałem to do znajomych. Może to jest problem, że nie trafiłem im nic. A no jeżeli kliknąłeś zablokuj, no to może być problem. Nie wiem, to, no tak, nie wiem. W ustawienia jakoś, zobacz, ustawienia, blokowanie. Ogólnie mecz musimy zagrać na stronie czeską, ponieważ czeską jest naszym tutaj partnerem takim ogólnym, nie tylko tego turnieju, ale InfoShach generalnie ma umowę podpisaną z Czeskomem, więc jak najbardziej polecamy czeskom, największa strona do gry w szachy, ale myślę, że taka współpraca jest bardzo istotna, dlatego też te transmisje są na przykład promowane na czeskomie i tak dalej. To jest dość istotne. Nasi komentujący mówią, że się przeciwnik nie jest blokowany, tam wygrać. Mogę wcisnąć, że chcę dać zablokować go, ale nie da się wysłać zaproszenia do gry, dlatego że pisze akurat, że jest zablokowany. Nie rozumiem. Okej. Dobrze. To poczekajcie chwilkę. To zablokował i zostawił. To ja spróbuję. Ja tutaj. Czy ja mogę wam wysłać challenge'a? Dobrze, zobaczmy. Challenge. O, generalnie. Mogę, tak? Tylko... Tak, przyszłem. Okej. Jest Wiktora. A, jest to też od Wiktora. Dobra, ode mnie oczywiście nie akceptuj, nie będziemy grali. Okej. Dobrze, okej, gramy. Dobrze. Na rankingu. Okej. Już chłopaki mówią, że grają, to ja wyłączę ten i tutaj musimy szybko tą szachownicę wgrać i... Okej. Okay. No i co, już grają czy nie grają, kurczę? Czy już grają? No bo niestety ja tutaj mam oczywiście followowanie. Dobrze, to szybko zobaczmy. Jakoś klimko. No nie widzę. Games in progress. Grają, tak? No dobrze, no ale czemu ja nie widzę tego? No trochę słabo, jeżeli... To może Wiktora będę śledził, no bo generalnie no nie możemy nie śledzić. Możemy zawsze ze sobą porozmawiać. O, jest, to, dobrze, tak? Jest, dobrze, dobrze, już tutaj musiałem kliknąć. To już, przepraszam, już zaczęli. Tak jest. No to my przeklikajmy od początku. Na szczęście pierwsze partie są troszeczkę wolniejszym tempem. 3 plus 2. Tutaj mamy 3 plus 2, tak? Tak. Karokana, wymiennego, panów. A tak, panowa, goniec G5 i C5. Nie widziałem takiego wariantu, ale ja chyba też nie. Grać można. I tutaj co my tutaj mamy? No taka struktura dość, można powiedzieć, statyczna. No i to jest pozycja na szachownicy tutaj. Fajny pionek na C5, ale jest już tu podważony przez ruch B6 i to silny ruch B6. No właśnie. Na tym polegają chyba karokany, żeby robić powiedzmy atak mniejszościowy w tym wypadku na skrzydle hetmańskim. Jeśli już nie ma białopolaka, to jest okej. Mhm, tak jest. Tak, tutaj skoczek idzie na C6. Myślę, że pozycja jest w przybliżeniu równa, chociaż być może
po tej wymianie potencjalnej, tutaj pionek na C3 jest troszkę słaby i czarne mają... Ale z kolei pojawia się skoczek na C5 dosyć aktywny, tak. Prawda? I pole na B7, wieża tam jak sobie wejdzie, będzie miała fajnie. To prawda. A ciężko będzie przyblokować linię B ruchem wieża B8, bo skoczek A6 widełki. Więc hetman A4, tutaj lekka presja. Natomiast jeżeli patrząc na samą strukturę, no to białe mają 3 wyspy pionkowe, no a czarne mają 2. Więc tutaj pionek na C3, pionek na A2 troszeczkę są rozbite, ale tak jak mówisz, skoczek jak wejdzie na C5, to będzie skoczek ośmiornica. Ja tak lubię zawsze opowiadać o takich skoczkach. No, a mają takie macki, tak, które nie mogą dotknąć ich. No skoczek 8 pól potrafi pokryć, więc zwykle o takim skoczku, na przykład na D6 się mówi, że to jest ośmiornica, no bo taki skoczek. Ops, i czyżbyśmy mieli problem, a nie, tutaj na moment miałem wrażenie, że był jakiś lag na czeskomie. A czasem tak jest, ale no, to za chwilę wraca, jest chyba w porządku. Lecimy dalej, leci czas, biało na posunięciu. No tutaj czarne chyba powinny nie brać tego pionka na C5, najdłużej jak mogą. No i skoczek wszedł na C4, też fajne pole. No i zobaczmy, że tutaj Wiktor gra na razie znacznie szybciej. Nie wiem, czy to był problem tego laga, czy też tutaj Janek trochę wolniej gra, no bo są pewne problemy i zobaczmy, skoczek E4. Oj, to będzie skoczek ośmiornica. Skoczek stąd będzie patrzył na C3, C5. Tutaj też gdzieś F2, D2, no dużo tych pól. No dobra, jak F3 zostanie zagrany, to jak on wejdzie na to E4? No teraz wieża C1 właśnie to jest profilaktyka, bo skoczek E4 miało być stępem. I wtedy tak, na C5. No a teraz my będziemy mieli tempo, no, tak, wywalimy go przez F3. F3, to prawda, F3. Chociaż F3 zawsze jest jakimś osłabieniem, no, natomiast no, chyba po prostu tak trzeba będzie zagrać. I F3 może to też nie jest jakiś... Może w ogóle tego skoczka, po F3 zagrać F5, on otworzyć linię. No tutaj myślę, że to byłoby zbyt optymistyczne, ale warto mieć fantazję, więc doceniam, Marysiu, tutaj H6. Okej. No, to jest takie odbicie piłeczki, myślę, po prostu. Masz przeciwniku, wymyśl ruch. Ja sobie tak poprawiam, no, masz pozycję. Mniej czasu, więc zastanawiaj się właśnie. Tak jest. Taka jest zasada, żeby jak się ma lepszą pozycję, żeby się nie śpieszyć i wykonać ruchy, które są potrzebne i wzmacniają pozycję. Tak, ale tu F3, no właśnie. Aha, no i tu skoczek idzie sobie na C4. Jak nie na E4, to na C4. I teraz zobaczmy, tutaj jakaś dziurka się zrobiła. Co prawda tutaj na E3 nie ma jakiegoś konkretnego problemu, ale kiedyś... No właśnie, Wiktor tutaj sprytnie gra. On po prostu gra praktycznie. Widzi, że nawet na takie proste ruchy przeciwnik długo myśli. No to co, możemy sobie powtórzyć pozycję, a co? O, hetman G5? To w sumie sprytne. Będzie groziło skoczek F3, hetman E3. No właśnie. Może nawet... Ja zastanawiałam się też nad E5 na przykład, żeby troszeczkę rozwalić to centrum. Nie wiem, czy to działa. Oczywiście może nie trzeba to przygotować, bo teraz bierze E1 jeszcze tutaj jakieś związania na linii E. Tak, ale myślę, że jako plan jest ciekawy. Ta wieża na F8 jeszcze nic nie robi. O właśnie, a tu już F4 zagrany. No tutaj rzeczywiście Wiktor go tak... no... Manewruje. Chciałem użyć trochę innego słowa. Manewruje Wiktor tutaj. No i co? Właśnie nie bije na C5, a cały czas się nie boi, bo CB, AB wieża się tu otworzy na linii A. Więc no, tego dlatego się nie też pewnie tej wieży z A8 nie chce ruszać, bo czeka, aż ta linia A się otworzy. Tak jest. Czasem szachy to gra na cierpliwość. Kto pierwszy ją straci, to może być źle. To prawda. Przez to, że za dużo... W tym momencie stracił cierpliwość. Tak. Przez to, że za dużo czasami z komputerami analizujemy, to ludzie patrzą na te pozycje... A, to przede wszystkim... Nie tak, ale tu jest B7, ale hetman D1 szach. Tak, i tu jest hetman D1, hetman F1 i teraz można nawet zbić, albo tu zbić. Zbić i później skoczek E3 można było widełki zrobić. Więc 0-1 tutaj dla Funo, czyli Wiktora. Ja tutaj już wpisuję, jest 1-0. No i co? Obrona sycylijska. Tak, ja tutaj chciałem dodać właśnie, że przez to, że za dużo czasami z komputerem analizujemy, to mamy takie wrażenie, że nie wiem, jak jest równa, to ludzie często twierdzą, że to jest remisowa, a to jest błąd, no bo generalnie w szachy można grać tak też praktycznie, że czasami może być równa, ale można przeciwnika po prostu męczyć.
Tak właśnie tak, no, ten aspekt sportowy po prostu. No właśnie, więc chodzimy dookoła, szczególnie w blicu to jest widoczne. Może być pozycja nawet równa, chociaż tamta raczej była lepsza czarnych, ale nawet jeżeli jest równa. Chodzimy dookoła, męczymy go, żeby on miał mniej czasu i kiedy on będzie już miał mało czasu, będzie zmęczony, wtedy pach, otwieramy i się dzieje. Pewnie. Pamiętam z wykładów na Akademii, pan Marek Matlak zawsze mówił o manewrowaniu i lawirowaniu. Mhm. Podobne rzeczy. Ale lawirowanie polega na tym, żeby sobie chodzić właśnie figurkami tam i z powrotem, sprawdzać sobie linie komunikacyjne i sprawdzać, czy przeciwnik jest w stanie tak szybko się przemanewrować swoimi figurami jak my. Jeśli nie, no to wtedy otwieramy, czekamy na właściwy moment, otwieramy pozycję. A tutaj czyżby podstanie, bo tu jeszcze jest skoczek D5, ale bić na G2 nie można, bo wtedy EF jeszcze wisi na E7, ale można skoczek D5, ale czy właśnie, czy można, czy nie można? Ale tu ubicie na E7. No i tutaj będzie z szachem, więc teraz musi... Ojoj. Aha. Bo tutaj skoczek wisi. To sprytnie, to policzył rzeczywiście daleko, ale królem tu można było zbić, no właśnie. I co? Dwie figury za wieżę u białych. Dwie figury za wieżę. Chociaż czarne mają jakieś tam pionki i te figurki jeszcze białych nie mogą wchodzić w pozycję, ale tutaj wieża A7, skoczek C8, więc wieża A6 musi, szach. No, coś tu się dzieje niesamowitego. Myślałam właśnie, że białych król może być niebezpieczeństwo, jak nie ma białego Polaka na G2, ale widzę, że tutaj czarne też mają problemy. Nagle się okazuje, że ten skoczek wszedł, wymiana hetmanów, no teoretycznie w końcówce lepiej mieć wieżę niż dwie figury, prawda? To zależy, czy uda się jakiegoś pionka, w sensie... Jeszcze złapać, tak? Tak, czy też w sensie mieć wolnego pionka, bo wtedy te dwie figury nie będą w stanie mogły jakoś zatrzymywać tego pionka. A ta pozycja jest dość zamknięta, przez to wieże nie mają też takiego potencjału teraz. A gdyby się skoczka udało na D5 ustawić, no to białe będą dużo lepsze. Tak, no ale pytanie, czy mimo wszystko da się przedostać? To jest to dosyć zamknięta pozycja. No myślę, że tego skoczka da się przemanewrować, co prawda, no nie wiem, G1, F3, E1, G2, E3, D5. No jakoś tak, no jedyna opcja. Znaczy można też na przykład G1, H3, F2, G4, E3, no ale generalnie dużo ruchów jakoś tak. Ale pytanie, kiedy czarny ma otwierać pozycję, no bo D5 też nie jest tak łatwo otworzyć, wtedy też, no właśnie, tu sprytnie Wiktor gra, żeby właśnie D5 nie było po no, CD. Będzie D5, no to zostanie pionek na D3 dosyć. To prawda. No właśnie, gdyby już ten skoczek był na D5, białe miałyby ogromną przewagę. Ale go nie ma. Przygotowuję tu F5 z szachem. I król na E4 może wejdzie. No właśnie, jak się uda wtedy tak złapać... D5 na przykład, czy nie bardzo? No może... No bo jeśli nie teraz, to kiedy? Za chwilę wejdzie król, no właśnie. Jak mówisz, to teraz już trzeba było chyba pociągnąć. No chyba, że jakieś G6 można było jeszcze zagrać, żeby nie było tego F5 i D5 później, bo teraz właśnie białe może zagrać F5, zbić i król E4. O, tu skoczek G3, ciekawa decyzja też. No skoczek idzie na F5. Warto otworzyć linię, czy przepchać na D4? No myślę, że otwierać trzeba. Wieże potrzebują otwartych linii. Z drugiej strony pionek na C5 będzie kiepski. No. A, no i widzimy, po co poszedł skoczek na G3, on później pójdzie na E4. No więc G6 chyba dobry ruch, żeby utrzymać jeszcze tutaj troszeczkę napięcia i linia H potencjalnie, no to jest akurat dobre dla czarnych. No jeśli z kolei wieża biała przejdzie na linię H, to czarne mają dla siebie już tą linię D, więc pewnie po jakiejś wieża H1 nastąpiłoby DC, DC i wieża D3. Tak. Z kolei chociaż... król E2 i wyrzuca król tą wieżę, ponieważ nie można dostawić drugiej wieży wieża D6, bo wisi na C5. Dokładnie. Tutaj ten pionek na C5 no jest troszeczkę no, słaby. No właśnie. Ale to teraz Wiktor długo myśli. W poprzedniej partii widzieliśmy, dominował czasowo. No właśnie. Szachy to nie tylko, szczególnie blice, to nie tylko wykonywanie silnych posunięć, ale takie praktyczne stwarzanie problemów przeciwnikowi i pilnowanie tego czasu. No i mamy wieża H1. Wieża tam gdzieś na H6, jak zawita, to będzie dobrze, no ale teraz pytanie, co czarny może zrobić? No ta wieża na C6 jest strasznie kiepska.
O, ale może to było niezłe. O, tu się trochę otwiera. Gdzieś te wieża szach może? No właśnie, tu wieża D4. Przesunął i teraz D3. No właśnie. Tylko teraz chciałoby się zagrać na przykład wieża E6, ale to i tak skoczek E4. Aha, wtedy jakieś F5. No, tylko król tu źle stoi. A jak pójdziemy królem, to zawsze jest szach. No gdzieś te figury trochę nie współgrają ze sobą, szczególnie ta wieża na C6. A4, no może trzeba było wcześniej zagrać to. U białego też się wydaje, że te figury troszeczkę nie grają. No teraz ten goniec na E3 jest związany. Ten skoczek też... Chociaż może przez no właśnie, król E2 i skoczek na E4. No właśnie, jeżeli te figury zaczną łapać pola, no to dwie figury zdominują wieżę. No to jest... tak naprawdę okazuje się, że otwarcie pozycji było na koszt białego, a nie czarnego. Aha, tutaj mam informację, że Marię ciszej słychać, że jest spora różnica głosów, więc pytanie, czy się możesz jakoś podgłośnić, czy ja mam cię podgłośnić? Podgłośnij mnie, znaczy mogę tak trzymać mikrofon. Ale możesz. Okej, okay. W sensie ktoś mówi, że dobrze słychać, ale no to musicie się widzowie zdecydować, bo ja tutaj, ja słyszę dobrze, ale wiadomo, że tutaj dźwięk jest miksowany, więc tak, więc więcej widzów poproszę, żeby napisali. Może jakieś głosowanie, czy dobrze słychać Marię, czy nie. A jak nie, to podgłośnijcie sobie laptopy. Tak, tylko rozumiem, że ja jestem po prostu relatywnie dość głośno. Więc... W ogóle jesteś głośną osobą, Piotrek. Nie wiem, czy wiecie, ale my z Piotrkiem jesteśmy w jednej drużynie. Gramy w Ekstralidze. Piotrek gra na trzeciej szachownicy, tak? No tak, można powiedzieć. No i tak. Piotrek jest właśnie taką naszą drużynową gadułą i zawsze jest najgłośniejszy. Nikt go nie potrafi uspokoić. Piotrek zawsze mówi najwięcej i najgłośniej. No aż nie wiem, co powiedzieć. Tutaj cała prawda o mnie została ujawniona na żywo. Tymczasem wiele pionków się wymieniło. No dwie figury są lepsze, natomiast tyle pionków się wymieniło, że to chyba zmierza do remisu, tak? Czy nie? Pytanie. Czy da się uruchomić tego pionka C? No właśnie. Jeśli tak, to w porządku. Plus jeszcze jest pionek na B4 na czarnym polu, czyli łatwo go będzie atakować. No gdyby nie było pionków B, no to myślę, że czarne nie miałyby dużych problemów tutaj. Natomiast przez to, że właśnie ten pionek B może spaść, no to jednak to jest problematyczna pozycja. Dobra, no ale właśnie tak, jeszcze jest ten pionek na F, więc może F3 grozi wieża E2. O, F3 w sumie jest sprytne, bo rzeczywiście wieża E2 to jest duża groźba. Aha. No właśnie, F3. Bo myślałem o królu F3, ale no nie, no, tym pionkiem trzeba iść do przodu. Ale król F3 jednak. Król F3. Okej. No i co, szach? A teraz król G3, no to mi się trochę nie podobało. Tracił czas, nie? Zablokował sobie sam pionka. Trzeba było. Tak, a teraz goniec już wrócił na C5, już zawsze tak, odda tak. Na F2. To już jest teraz wygrana białych. No tak, to już jest... No niestety. Tak. No, pole F2 jest zbyt dobrze bronione. Tutaj jest dwa złączone, szczególnie pionki, no to po prostu sobie świetnie poradzą. No tutaj jeszcze jakieś pojedyncze groźby, ale tutaj Wiktor też ma wystarczająco dużo czasu. Mamy też 2 sekundy dodatku. O, tutaj nawet goniec F2. W sensie nie ma co bić tego, nawet nie ma co liczyć. A skoczek D3 poszło. Teraz można skoczek F2 z szachem. No właśnie, to jest chyba najprostsze. Nawet jeśli mógł przecież poświęcić tego pionka, tego gońca sobie na F2. Oczywiście. Pionkami tutaj już wszystko. Oczywiście. No właśnie, to tak trochę może nie najlepiej tutaj pograł, że pozwolił tego króla tu wprowadzić. A szkoda, bo tam po F3 jeszcze by zdołał, wydaje mi się, wieża E2 i to nie, to pole F2 by było od razu bronione przez wieżę i nie zdążyłby obrócić. Mhm. Tak. Mhm. No tak. Ja się troszeczkę ściszę, jeżeli tam właśnie nadal trochę mnie głośniej słychać. No, nic to nie da, Piotrek, dobrze wiesz. O jakieś tam 2 decybele. Natomiast no to pozycja jest... Tak, no... Ale zaraz, co tu się stało? No i remis. Jak I gdzieś tego skoczka zgubił. No nie, ja już tutaj...
Przestaliśmy nawet zwracać uwagę, bo to już była taka prosta wygrana białych. No coś niesamowitego się tutaj wydarzyło. Tak, tutaj sprawdzam jeszcze, czy na pewno miałem wyłączony mikrofon u zawodników. Tak. No i cóż, 1,5 do 0, lecimy z trzecią partią tempem 3+2. Mamy tutaj obronę Bogo. Wiesz, czemu się tak nazywa? Mnie pytasz? Nie. Tak. Od nazwiska szachisty Bogoliubowa. A, no to mogłam się domyślić, tak samo jak jest Niemco Indian, od, co no. ciekawe, Niemcowicza. O, widzisz. Jest nawet dowcip o Bogoliubowie. Można zobaczyć na kanale InfoSzach. Jest taki filmik z Staszkiem Praczukowskim, który opowiada dowcip. To tam zachęcam. A mi zdradzisz, bo ja nie widziałam tego. A to musisz tam zobaczyć. On jest długi? Nie, no tam minutę trwa. Ale to zachęcam. Po transmisji tam sobie wejść i obejrzeć. Natomiast co mamy tutaj na szachownicy? Dość dużo wymian. Tak naprawdę nie działo się zbyt wiele. Po prostu się powymieniało. Białe mają trochę więcej przestrzeni, ale przestrzeń nie ma tak dużego znaczenia, jak po prostu nie ma dużo figur, no bo problem z przestrzenią jest taki, jakby tutaj właśnie nie wiadomo, gdzie ten czarny miał lekkie figury ustawiać. No, a tutaj jeszcze gra F5. Podważa tutaj centrum białych. Myślę, że pozycja jest około równości. Mi jeden się może... podoba czarny mi ta pozycja. Tak, znaczy jeden właśnie problem tam... może punkt C7. O, F4. O. Ciekawe. To być może przeoczył biały, bo to jest chyba bardzo silny ruch. O, ciężko się bronić. Goniec F3 myślałam, ale goniec H3 by jeszcze było chyba wtrącone. Tak. Chciałam po goniec F3, żeby FG było FG i pierwszy raz w jeden broni goń. Goniec F3 byłoby goniec H3. Wtrącenie i niestety by to nie działało. Tak. To prawda. No tutaj jakieś wieże F7 można, ale wtedy nawet jakieś GF. Goniec G4 teraz. Ale to chcemy święcić pionka z C7? No problem z pionkiem C7 jest taki, że jak go stracimy, to nie tylko stracimy pionka, ale też hetmany będą się chciały wymienić. A nie chcemy generalnie hetmanów. A nie mogę olać tego pionka i uznać go za takiego zdechlaka, a w międzyczasie sobie figury troszeczkę tutaj do skrzydła królewskiego podwyższyć. Czyli na przykład pogoniec G4, hetman C7, zagrałabym hetman G5. Ale to wtedy pionek D6. No właśnie, to trochę zbyt optymistyczne, to znaczy ten atak czarnych jakiś tam jest, ale kurczę, masz dwa pionki, to dużo. Trochę dużo. No właśnie, no to tutaj troszkę go złapał. No jednak gdzie tam... No dobra, a jeszcze będę się upierała. Goniec G4, hetman C7 i nawet bym wymieniła te hetmany. Hetman C7, wieża C7, goniec E2 okay, i potem F3. To mogę nawet przestawić. Przestawić ten wariant. F3. Okej, okay, no to tutaj grasz goniec jak... Goniec E2 chcę wtrącić jeszcze przede. Aha, tu chcesz, ale tutaj wtedy goniec wyjdzie tędy. Wiele. To tak chyba nie chcesz. Więc F3, ale tutaj byś grała jak alfa 0, to może być ciekawe, to może być nawet bardzo dobre, bo ten goniec jest tragiczny. To jest ciekawe. Alfa 0 lubi święcić pionki za taką inicjatywę. Ale zdecydować się na to w blicu, no to poszło hetman G5. Okej, okay, podobna idea. Po hetman C7 wrzucamy F3. Okej. Okay. No i F3 pewnie. Tak, czyli idea podobna, tylko po prostu z zachowaniem hetmanów. Tak, co powinno być na korzyść czarnych, no bo to czarne chcą atakować. I tutaj też taki mankament, że teraz goniec H3 i wieża C8 wchodzi. I co? Wieża C8 wygrywa. Wygrywa, tu wieża na C1 wisi. Ależ sprytnie to pograł. Ależ sprytnie. No, dobry jest ten Wiktor, co? Tak. Myślał i wymyślił. I wymyślił. Co ciekawe. Nie bez powodu myślał. Tak, no. No i już jest już 1-0, dokładnie, więc tutaj poprawimy wynik. No.
poprzednim meczu Wiktor w ogóle wygrał po 6 partiach, 5,5 do pół. Potem grane były wszystkie. Tak, potem były grane wszystkie partie tak naprawdę, mimo to, że to nie ma znaczenia i chyba, o ile się nie mylę, wygrał wszystkie tak naprawdę w sensie, czyli 9,5 do pół zniszczył mistrza międzynarodowego Kamila Stachowiaka, więc to naprawdę ten Wiktor gra niesamowicie. No tutaj teraz Janek gra czarnym kolorem. No, zobaczymy, czy uda mu się. To jest ważny moment w meczu, aby no jednak jeszcze... Musi nadrobić. Tak, no, tak. No, bo później... Tak, dwa to już jest bardzo dużo. No i cóż, tutaj gońce śmiesznie może wyglądają, ale zagra A3, wyrzuci tego skoczka i te gońce jednak wyjdzie. Tak jest. No i co, tam przez E5... W pewnym dobrym momencie oczywiście, w momencie, kiedy będziemy mieli zmobilizowane figury. Na F7 może, jeśli damy A, koniec A2 tam sobie wyjdzie, tak nieśmiało. Tak, znaczy ogólnie E5 to właśnie skoczek D5 jest, a jak zagramy już A3, to już nawet po skoczek C6 już od razu E5 nie jest może aż takie, takie złe. Może nie, też nie ma co się z tym spieszyć, natomiast tak, tak, idea już teraz. Tak. A3 chyba ja bym zagrał po prostu, ale Wiktor myśli, z jakiegoś powodu Wiktor myśli. Myślę, że to jest taki krytyczny moment w partii, jak już teoria się kończy, debiut się kończy, trzeba grać po swojemu, jest już środkowa. Hej, tutaj no to... przeoczyliśmy taki ruch, a w sumie ten ruch to może od razu wygrywać czasem partię. Wieża C4, nie można. A3, na przykład skoczek C2, hetman A6, jeszcze wtedy wisi wieża na C4. Ajaj. No właśnie, ja bym tutaj tak blicowo zagrał A3. A tu się okazuje, że hetman A4 może... No może wygrywać nawet. A jeszcze po wieża C4, A3, B5... Tutaj też... Aha, no... A3, B5, okej. Okay. Hetman B3... No i... Oczkiem odejdę wtedy, bo... Okej, okay, może... Hetman no B5... Tak, no... to jeszcze przeżyje. Chociaż pionka pewnie kiedyś straci, ale tak musi grać. Tutaj wpada sporo followków na kanał, to zachęcam do followowania tych, którzy jeszcze nie followują. Oczywiście też możecie subskrybować i tak dalej, ale tutaj jest już może skoczek B5. Chcemy dobić do 3000 followków do końca roku, będzie nam miło. Po skoczek C6 ta wieża będzie pewnie złapana. Co? Goniec D3? No właśnie. Chyba tak. Tak, jest tu już no, jakoś. Ale nie miał innej opcji, musiał tam przez to B5 próbować. Tak jest. Tutaj właśnie skopię B4, chociaż tego pionka wykrzesa. Tak, więc może goniec A2 było lepsze, no ale tak czy siak pozycja białych jest tutaj lepsza. No to Wiktor zdecydowanie się tutaj na prowadzenie. Tutaj jakaś słabość na B2 potencjalnie, no czarny ma jednak, jeżeli teraz tutaj się na przykład skoczka tak przestawić na D3, to jaki będzie skoczek? Ośmiornica. Tak. No właśnie, taki skoczek ośmiornica to jest warty wieży. Czasem to nawet więcej. To jest skoczek za 4 punkty nawet, można by się było pokusić o taką punktację. No i zobaczmy, właśnie. I rzeczywiście. Tak jest. Tam chyba niedokładność się wkradła u tego, u Wiktora, że pozwolił sobie wtedy zbić tak na D4. Chyba już tak na hura, to tak mi się wydaje, że nie widział po prostu, że tutaj może pojawić się jakaś kontra. Tym bardziej, że jest para gońców, to też jest oczywiście bardzo duży plus w takich pozycjach. Tym bardziej, że to jest taka pół zamknięta poza, pewnie za niedługo się otworzy. I ta para gońców będzie jeszcze silniejsza. Tutaj na E7 wisi jakoś tam, więc też trzeba będzie jakoś zaadresować ten problem, ale to jakiś hetman B7 chociażby tutaj doda takiego ekstra supportu. Hetman B7. Animusu. E6, o, to dość ciekawa decyzja, bo czemu pozwolił na skoczka F6? Oj, to moim zdaniem duży błąd. Oj, no tutaj, tak, no nie można sobie tutaj takich dziur zostawić. To jest teraz wariant sera szwajcarskiego. No nie. Oj, no to chyba... Czy pisasz te nazwy, Piotrek?
No oczywiście. Tak, siedzisz w domu i myślisz sobie, ale dziury, jak w terze szwajcarskim. I potem propagujesz to wszystkim szachistom? Tak, tak dokładnie jest. Ale w ogóle nie wiem, nie umiem tego wyjaśnić, ale jakoś nie smakuje mi za bardzo ser żółty bez dziur. A z dziurami mi smakuje, nie wiem. A ja nie lubię, dla mnie śmierdzi ten z dziurami, no słuchaj. Jak to? Pewnie. Nie no, z dziurami właśnie, no nie wiem. Nie umiem tego wyjaśnić. Natomiast wszystkim polecam sery z dziurami. Tak, tutaj H6, no żeby pokryć troszeczkę te czarne pola, ale trochę nie chce mi się wierzyć. Tak, tu wierzę A1, to na razie jakiś tam ruch na przetrzymanie, ale chyba hetman H4 i nawet po królu H7 może jakiś goniec G5. G4 to chyba za bardzo. Ale najpierw może właśnie... No właśnie mi się... Wydawało mi się, że hetman H4 i goniec G5, żeby wymusić to H5, ale... I potem G4, tak? Tak. Tu i tak może się nie będę kłócił, bo i tak białe mają naprawdę fantastyczną kontrolę po tych czarnych polach. No goniec A6, no teraz, no może nie jest złą figurą, ale jednak przez to, że tu jest tyle problemów, to się obawiam bardzo o pozycję czarnych. Może E5 się uda gdzieś wrzucić. Okej, okay, B4, teraz tutaj bicie to tutaj. Okej, okay, goniec B5, no E5 może trzeba kiedyś wrzucić. Może nawet teraz. No trzeba wykorzystać to. Mimo wszystko, no nawet a tam F4 jakieś podgryzi? F4 to skoczek, to jest skoczek. Tak, no ale G3 pewnie trzeba będzie jeszcze... Bardzo możliwe, więc teraz tego gońca trzeba gdzieś przerzucić. Pytanie gdzie? No Janek myśli, że na E6. Tak. Tu jest przyblokowany, czyli białe zadbało o tym, żeby przeciwnik nie miał żadnej kontry i teraz dopiero się zabiera za kontratak na skrzydle. Tutaj G3 też nie mógł grać, bo na H3 wisiało, więc tu też taki ruch przygotowawczy. I G5, wow! No, odważnie. No ale teraz dobrze, pionki stawiamy na czarnych polach, ponieważ to białe ma czarnopolowego gońca. Ta pozycja czarnych się tu bardzo... Oj, król G6, wow! No to jest... Bardzo odważne posunięcie. Czemu król G6 nie mógł od razu goniec E6 zagrać? No bał się może hetmana F6. Hetmana na F6, tak? Ale tutaj... Okej, okay, no tutaj dymy się dzieją. F4, no z tym królem bym się bał, naprawdę, naprawdę. Ojoj. Dziwny ruch. Niepotrzebny moim zdaniem król G6. Tak. No trudno, już by wszedł ten hetman na F6, no ale co on by tam sam zdziałał? Można byłoby wtedy hetmany wymienić jakimś hetmanem H8. No nawet, no nie? Tak. No właśnie, teraz F4 i czas tutaj był dużo lepszy dla Janka, ale no tutaj teraz troszeczkę dłuższy namysł i obaj zawodnicy poniżej 20 sekund, więc no właśnie, tak, tak. Tutaj jeszcze hetman patrzy, o tym warto wspomnieć. Raz, dwa, trzy. Więc gdzieś hetman tam, gdzieś, patrzy. Tak, może jakieś D5, ale, aha, tak i co, D5? Okej, okay. Tu się obawiam, że... No to prawda, tu się właśnie obawiam, że król zostanie zamatowany, ojejku, no właśnie król H7, wieża G7. Dobra, to teraz krótka przerwa, aha, jeszcze tutaj Wiktorowi, kilka minut przerwy, ja tutaj zaktualizuję wynik, no 3,5 do 2,5, znaczy do pół, przepraszam, 2,5 było wcześniej, czyli 3 punkty przewagi. Co no myślisz, cóż Maria? Można powiedzieć w takiej sytuacji? Niezłe lanie. No, nie jest lekko. Nie, nie jest lekko. Zaraz wkroczymy po przerwie z szybszym tempem. Będą 4 partie, 2 plus 1, a potem 2 bulety, 1 plus 1. Niezależnie od wyniku, wszystkie partie będą grane zawsze do końca tutaj. Natomiast Janek musi ja teraz... Janek jest chyba smutny. Ma bardzo nieciekawą minę. Tego co widzę. No, nie jest łatwo. Natomiast w przerwie reklamowej będziemy mówić o reklamach. Więc przede wszystkim to zapraszam do wspierania portalu InfoSzach na zrzutce Patronite. Więc tutaj wrzucam komendy Patronite zrzutka. 100% budżetu InfoSzacha jest inwestowanych w rozwój, w sprzęt, w ogólnie w działalność. Nikt tutaj nie ma wypłat,
chociażbyśmy może kiedyś chcieli na przykład gości opłacać. Niestety na razie wszyscy tutaj pracują za darmo, ale się mam nadzieję dobrze bawimy, ale zachęcam właśnie do wspierania. Też możecie subskrybować kanał, followować nas na wszystkich social media i chciałem tutaj też przedstawić, że mamy różnych partnerów, którzy nam pomagają w tym cyklu Grand Prix InfoSzach, czy też InfoSzach Masters. Więc tutaj jest karta z partnerami, więc jak widzicie, jest tutaj sporo. Przez ileś miesięcy, 8 miesięcy tak naprawdę graliśmy co miesiąc jeden turniej z cyklu Grand Prix InfoSzach, a to są właśnie finały, więc też dołączajcie do naszego klubu na Chess.comie. W przyszłym roku myślę, że znowu ruszymy taki cykl i też może zrobimy takie finały. Generalnie będzie się działo, więc wpadajcie. A ja mam pytanie. Ile trwają już te rozgrywki? Bo ja pamiętam, że ty już, jak byliśmy na Ekstralidze, to mówiłeś, że grają właśnie... Nie, ile to już trwa? Te rundy, te mecze i tak dalej. Ile znaczy, już komentujecie sobie? InfoSzach Masters to trwa tak naprawdę od poniedziałku. Czyli to jest... A czemu ja nie zostałam zaproszona na przykład do grania? Do grania? No to trzeba było grać w cyklu turniejów i awansować. No to o to pytam właśnie, ile ten cykl trwa? A, no to cykl trwa od marca. To zapraszamy, to tu oficjalnie przy wszystkich świadkach zapraszam mistrzynię FIDE Marię Lex do cyklu Grand Prix InfoSzach 2021. Dołącz do klubu na Chess.comie i co miesiąc możesz grać w turnieju. 31 osób w turnieju zawsze dostaje punkty klasyfikacji generalnej i 8 najlepszych jest zaproszonych na finały. Okay. Czyli to trwa od marca, czy musiała od marca grać, żeby teraz w listopadzie sobie zasłużyć nagranie z Wiktorem Gazikiem na przykład? Tak, aczkolwiek są drogi na skróty. Można byłoby zagrać tylko w jednym z turniejów i awansować do finałów. Co drugi turniej, akurat wyszło, że parzysty, był to turniej specjalny. Więc jeżeli ktoś wygrał taki pojedynczy turniej, to wtedy miał opcję, żeby zagrać mecz z komentatorem. Czyli na przykład ze mną, z tak zwanym bossem. Jeżeli zwycięzca turnieju pokonuje bossa, to awansuje do finałów już niezależnie od punktów klasyfikacji, więc można zagrać tylko w jednym turnieju i awansować. Ja bym tak chciała. Okej. Okay. To zapraszam w przyszłym roku. Być może formuła będzie taka sama, może podobna, może coś zmienimy, ale myślę, że ta opcja z bossem była dość ciepło przyjęta przez naszych widzów, więc jeszcze raz zachęcam. Znaczy, ja ogólnie się orientuję, bo jestem chyba w klubie InfoSzacha. Wasz Antek zawsze mnie bombarduje różnymi wiadomościami i pisze mi, żebym grała. O, czyli dostałaś zaproszenie oficjalnie. O, tutaj się przyznałaś, a widzisz. Ale czyli chcesz powiedzieć, że zabrakło tego zaproszenia ode mnie, tak? Takiego. Tak, bo ja czekałam na bezpośrednio od bossa, a posłałeś tylko swojego, wiesz, nie będę nazywała Antka. Ale w jednym z meczów bossem był Antoni. Więc różni są bossowie. A, to taki czy jakby udawany to tak boss. Wiesz, to jest taki... podszywany. Dobrze, wspomnę też, że generalnie właśnie celem tych wszystkich turniejów jest pokazywanie szachów jako e-sport, więc bardzo się cieszymy, że portal e-sporter nas tutaj też promuje i tam praktycznie codziennie pojawiają się po każdym meczu nowe informacje o tym, co się u nas dzieje, więc generalnie wśród artykułów z League of Legends i innymi grami mamy tutaj artykuły o szachach, więc tutaj dziękujemy portalowi Esporter i właśnie dziękujemy firmie Wabun, o której wspominałem na samym początku. Jeszcze raz teraz powiem, jest od dzisiaj fajna promka, 30% zniżki na wszystkie artykuły, po prostu musicie wpisać na końcu kod InfoSzach przy zakupach. Są tam różne ciekawe perfumy męskie, damskie. Trzech najlepszych graczy w naszym cyklu dostanie takie nagrody. Więc tutaj puszczę też reklamę. Dobra. Antek się chyba zdenerwował, że go nazwałam udawanym.
No, jesteśmy po przerwie reklamowej i myślę, że będziemy kontynuować mecz. Pytanie do zawodników, tak? Czy jesteście gotowi? Tak. Tak, dobra. To gramy. Ja już tutaj wyłączę swój mikrofon, żeby wam nie przeszkadzać, czy też nie podpowiadać. Tutaj mieliby za łatwo wtedy, aby po prostu tylko grali ruchy, które my mówimy. Pytanie, co by z tego wyszło? Na pewno świetnie właśnie by im szło. Tak jest. Więc czekamy na tutaj challenge. Ciekawy też sobie... powiem ci. Troszkę już zatęskniłam. No ja też bym chętnie... Zagraniem. Chętnie bym zagrał jakiś turniej. Taki właśnie na żywo. Oczywiście my tutaj promujemy szachy online i szachy online to jest fajna rzecz, natomiast granie na żywo to jest to... Dobra, czy oni już grają? O, teraz grają, dobrze, pokazało się. Dobrze, D4. Czy będzie gambit królowej? Nie, na razie nie. Znowu Bogo. Już teraz Marysia wie, czemu to się nazywa teraz Bogo. Teraz wiem, Bogo. No, różnica między Niemcowiczem a tym jest taka, że tutaj gra się C5 po prostu, bo... Goniec B4. Znaczy tam tak naprawdę można różnie grać, bo goniec B4, goniec D2 to można grać i zbić, można i zagrać hetman E7 i A5 nawet jest, więc no tych właśnie, możliwości jest dużo. E7 mi się najbardziej kojarzy z Niemcowiczem. C5 jakoś tak. Ale to wszystko jest Bogo tak naprawdę. To jest Bogo. Ja nawet nie wiedziałam. Aha, dobra. Bogo to jest ze skoczkiem na C3. A dobra, czyli ten klasyczny tam, że się bije i na E4 się... A tymczasem co tu się dzieje? Skoczek E5 otwiera atak na wieżę na A8, ale właśnie, czy to jest, nie jest taki skok, wyskok taki tylko na moment, bo po co wymieniać białopolowe gońce? Nie wiem. Czy to było dobre? Tak, w poprzedniej partii znowu Jan też wymienił sobie z gońca z Fianchetto. Aha, Fianchetto chyba to się mówi. No wiem. No ale oczywiście po polsku można mówić fianchetto, a nawet niektórzy mówią, że to jest dziupla, albo nie wiem, różnie mówią, ale ja poprawnie. Ja zawsze dzieciom mówię, że to jest domek dla gońca. Są zachwycone po prostu, pośmiane do rozpuku. Tutaj jedna z moderatorek mówi, że ja się czepiam, ależ skądże? Marysiu, czy ja się czepiam? Piotrek, już cię znam tyle lat, że ja już nie zwracam uwagi na takie rzeczy, wiesz? Hetman idzie na B5. No śmiesznie tam wygląda. Gdyby udało się na przykład zagrać coś takiego, to gdzieś ten hetman mógł być złapany, ale to jednak nie, bo generalnie to na B4 wisiało, więc to tak tylko śmiesznie wyglądał hetman na moment. Teraz akcja przyspiesza. Jak widzimy w poprzednich partiach, mimo to, że to był blitz, mieliśmy może wrażenie, że to nie jest takie szybkie, ale teraz naprawdę 2+1. Dzieje się bardzo szybko. Tu jest skoczek, może wejść na C6, ale skoczek tak naprawdę tam nic nie będzie robił. Jak oceniasz? Czarne lepiej stoją? Właśnie te dublaki tutaj, jakoś przeoczyłam, kiedy on teraz jest. No E3 właśnie poszło. Podoba mi się, tak. I wcale nie trzeba tego brać z powrotem. Ale chyba można, bo tam później na A3 wisi. Ale skoczek F5 tam na D6. Aha, okej. No są problemy. No w sumie to rzeczywiście nie można odbić teraz, bo skoczek F5. Ale mimo wszystko chyba jest okej. Dublaki mogą tam stać, właśnie skoczek E4 na przykład. Tak. Myślałam też o skoczek E4. Okej, jak skoczek F1 trzeba grać, no to już tak pasywnie. Mhm. I co teraz? No i co? I hetmana na przykład by można było przerzucić, trochę tam na B6 wisi, no ale... Okej, no właśnie, grać, widzisz, tutaj... Wiktor jakby cię słuchał. Skoczek wejdzie na E3. Mhm. Albo hetman, tylko jak hetman F6, to z kolei jeszcze jest zasłona skoczek F3, co? Mhm. Bo myślałam, że tam na F2 się przedostaniemy, ale jeszcze tam jest obrona. Mhm. No, ciekawie. Tutaj... Nie wiem, czy ty, Mario, też patrzysz na czat na Twitchu, bo tam czasami jakieś może pytania są, może też będą jakieś do ciebie. Nie, ale teraz jak mam, teraz widzę tylko szachownicę. Okej. W sensie czasami można, ja mam tutaj laptopa jeszcze drugiego obok, sobie tam patrzę, ale to myślę, że po meczu jeszcze sobie z widzami porozmawiamy. Teraz się właśnie skupiamy bardziej na grze, więc jeżeli macie jakieś pytania takie właśnie do mnie czy do Marii, to po meczyku. No i co, czarne się tutaj właśnie przedzierają. Bardzo się przedzierają.
No właśnie, nawet nie zbił z tego na B6, tak grzecznie poszedł na B2. No problem jest trochę z tą pozycją. Wydaje mi się, że ryzykowne byłoby zbić na B6. Nie dość, że strata tempa, to też ten hetman za daleko by się odsunął od pola wydarzeń. No to prawda, z drugiej strony czasami, wiesz, kto nie ryzykuje, nie ten... Nie ryzykuje, nie pije szampana. Tak, no teraz właśnie E4, skoczek E4, tu związanie, oj, oj. No, ale hetman F6, ależ znalazł. A, kurczę. No jednak czarne tutaj przeważają w tej partii. Na moment wydawało się, że straciły kontrolę, ale udało się skonsolidować. Pionek na C4 słaby. Tutaj hetman E1, no właśnie, skoczek F3, widełki. O, fajnie, młody. Jeszcze na C4 pada na koniec. Na jeszcze jest wieża D4, także tego wolniaka. A nie, bo wtrącił. Wtrącił, ale no tutaj myślę, ale że... Tak, że to 8, tak, wieża B8. O, albo nawet tak. A, nawet tu, no. I skoczek na D3, tutaj skoczek wróci z powrotem na E5. No wieża przewagi, te pionki nigdzie nie pójdą, pięknie zblokowane. No tak, wieża B8. No tutaj na tych ostatnich sekundach się trochę zadziało, ale ostatecznie... No, Wiktor wygrywa swoją partię. No, mamy 4,5 no, do pół. Robi się już duża przewaga. Teraz, jeżeli Janek chce powalczyć jeszcze w tym meczu, to po prostu nie może przegrać tej rundy. 5,5 oznacza koniec meczu. Oczywiście partie wszystkie będą grane, ale tak, no to będzie koniec. To już raczej nie będzie wygrywać kolejne. Tak, tutaj atak królewsko-indyjski, tak to się chyba nazywa. Więc, czyli białe grają taką królewsko-indyjską, tylko że białymi. Nie jest to może najbardziej aktywny debiut, natomiast właśnie w blicach można sobie grać. Jakiekolwiek chyba odwrócone debiuty odwróconymi kolorami nie są korzystne. Tak samo granie sycylijskiej odwróconej albo francuskiej odwróconej białej, na przykład zaczynając z ruchem E3. A jest nawet taka książka, E3 Poison się nazywa. A tak? Nawet czytałem, bardzo ciekawa. Można w pierwszym ruchu grać E3, czemu nie? No można, pewnie. Ale w sensie, że to nie jest aż tak głupie, na jakie wygląda. Po prostu pozycja może być równa, ale czasami można też kogoś oszukać kolejnością posunięć, to znaczy wprowadzić go na takie tory, których on nie zna. A to jest duża wartość. To prawda i jest to też oszczędność czasu, żeby się nie uczyć innego debiutu białymi niż czarnymi. Tak, znaczy tak jak skończyłaś mówić, że nie trzeba się uczyć, to tak fajnie zabrzmiało, nie? Oszczędność czasu, bo nie trzeba się uczyć. No. I tyle. Tak. Tutaj myślę, że czarne sobie bardzo dobrze radzą. Pionek na C4 poszedł. Ostatecznie no myślę, że tutaj czarne mają pewną przewagę. Może nawet G6? Nie wiem, generalnie... Tak, no tutaj Janek z ruchu na ruch wygrywa jakieś pola, tak bym to uznał, że coraz więcej pól pokrywają te figury. No, tak, jest to prawda. I... No i bić czy nie bić? Nie bić jednak. Okej. Okay. No chciałoby się wypędzić tego skoczka. To jest w sumie jedyna figura białych, która stoi dobrze. Tutaj zaboksowane skrzydło hetmańskie. Może jakiś hetman C6 i po prostu zainkasować tego pionka, ale nie, na E5 będzie wisiało. No właśnie, trzeba troszeczkę... I bicie na C1. Czy dobrze? No jednak ten goniec... No może na E3 mógł iść, no nie wiem. Bał się jakieś tam uderzeń na H6 na przykład, ale nie sądzę, żeby... To było groźne, a skoczek z B3 był bardzo aktywny tutaj. Okej, ale tu mamy konkret. Wygrał pionka. I jeszcze przy takiej strukturze, no nie no, tutaj Janek dominuje w tej partii. Pionek F5 jest słaby. Dobra, to była... A nie można coś takiego? Ale to chociażby hetman E5 bije z F5, tak? Tak minimum, nie? Generalnie mam pionka więcej i tu jest słabe. Po prostu pełna dominacja teraz czarnych. Ale właśnie. Ajaj. Czy to było dobre A6? Bo teraz pionek na A6 jest słaby, a trzeba było hetman D7 od razu właśnie. Od razu, a ten jeszcze na A6 właśnie wisi, także... Tak, tu trochę szkoda. Nadal czarne stoją dobrze, ale było lepiej. Tu jeszcze wieża D2 jest. Można B5 też wrzucić. B5, wieża D2. G4 zagrał. Tak, G4. Pionek jest zaawansowany, nie chcę go sobie oddawać. No, dość ważny pionek. Tak, A5. Oj, to mi się do końca nie podoba. Goniec tu... B5, otwiera się cała linia C. Mhm.
Tak, no tutaj wieże na D2, no fajnie tutaj czarny kontrolują, natomiast no właśnie, troszkę czegoś brakuje. Skoczka trzeba przestawić, na E5 może jakoś go. Może tak będzie. I na F3 może tam H2 też słaby. No tylko, że na E4, żeby tutaj nie stracić. No, tak. No to jest trochę problem. Ale tutaj, o, no dobrze się zaczyna dziać. Znaczy już było dobrze cały czas, ale coraz lepiej to wygląda. Krystalizuje się ta przewaga czarnych. No H5, odważnie. No, grozi HG. No dość prymitywne, ale skuteczne. Grozi po prostu HG. Albo H4. Tak. No dobra, a w międzyczasie białe nie zagrają G5 i G6? G6? Okej, okay. Ale G5 na przykład H4 od razu. Mhm. Najlepszą obroną jest atak. No właśnie, i teraz pytanie. Skoczek G4 to wieża E4. Jeszcze nie chcemy tak grać. Ale jak obronić? No właśnie, wieża D4, myślałem o tym. To teraz G5. Mhm. I skoczek wejdzie na E5. No skoczek tutaj zdominuje tego gońca, ale trzeba uważać czasami. Ale E3. Dobrze, dobrze, tutaj tylko żeby tam mata żadnego nie dostać, ale co, wieża F2 można nawet... Ale tak, nie ma co się spieszyć na razie. Skoczek F2 też wchodzi w grę. No, czyżbyśmy mieli powrót, wielki powrót Janka? Jeżeli wygra, to będzie też bardzo psychologiczne takie zwycięstwo. Wiktor już tutaj 6, 5, 4... Okej, okay, F6, ale tu można zbić, zagrać wieżę F2, zbić, wygrana pozycja Janka, tylko teraz, żeby to dowieść. No właśnie. A pewnie czuję oddech Wiktora na sobie i wie, tak, że musi wygrać tą partię, bo to już no niestety wóz albo przewóz. Dokładnie, tutaj trzeba uważać, bardzo uważać, żeby tego pionka E jakoś nie stracić, ale tu groźba mata. O, jest dobrze. Może wieżę G5, wymienimy te wieże. No dwa pionki przewagi, teraz uspokoić może tę pozycję, tak jest, uspokoić, no ale tak, tu wieża C6 jakaś będzie wpadała. Wiktor ma dwie skudy, także... Mhm. No nie pomaga mu to na pewno, co wieża E6? E2, okej. Przechodzi, nie? Okej, no jest to wygrana, tylko naprawdę trzeba uważać, żeby... Nie potracił pionków. Tak, jak wieża skoczek na wieżę, to będzie za mało, więc pozycja jest cały czas wygrana, dzięki temu, że pionek F żyje. A tak, jeszcze pionek A udało się zabrać. No dobrze, no myślę, że tutaj tak jest. 0-1. Udało się, jest w grze jeszcze, ciągle. Tak jest, ja tutaj jako komentator jestem bezstronny, natomiast oczywiście cieszymy się, że Janek wygrał, bo to znaczy, że będzie jeszcze ciekawiej w meczu. No pewnie, tak. No tak, to byśmy wiedzieli już z góry. No dobra, patrzymy dalej, co tutaj się teraz dzieje. Teraz kolor biały, no myślę, że teraz na pewno jest w takim stanie euforii, więc no, są szanse. Czas się przyspiesza, tutaj też Wiktor nie ma możliwości no, odpoczęcia tak jakby no, na przerwie, już przerwy tutaj nie będzie, więc tak, no gra się toczy dalej. Tutaj pytanie, no właśnie, H3... Para gońców, jakby bił na F3, byłaby dość niebezpieczna. Skoczek B5, wisi na E5. Myślę, że białe mają pewną inicjatywę. Pytanie, jak dużą? Jeszcze przejdę do kciuki teraz. Nie wiem, czy można w ogóle teraz, bo będą wisiały pionki na E5 i C7. Skoczek czyli D4. Wiesz, skoczek H4, sprytnie, bo w sumie teraz wymienimy jakoś hetmany i na C7 można gdzieś zabrać, tylko żeby tego skoczka nie zgubić, aj, bo w sumie grozi G5. To może zostało niedocenione i teraz też hetmany się nie wymieniły. Może F4 teraz, taki szalony ruch. F4, no, ja lubię zawsze iść taki ruch. Okej, okay, F4, widzisz? Tak. Później można grać... No F5, ale teraz po zbiciu trzeba będzie odbić skoczkiem w takim razie i zostaje właśnie ten pionek na E2, pole na E3. Trochę E8. Są z tym problemy, natomiast goniec B2 fajnie operuje. Linia F, oj, ale tu skoczek G4, ajajaj, bo tutaj kombinacja. Wiktor widzi takie rzeczy w ułamku sekundy tak naprawdę. Jestem zszokowana, naprawdę. Ja, niesamowite jest to, jak on to szybko widzi. Tak jest. Zanim ja pomyślę, co on już przestawić. No, jest szybki.
i wściekły. Zresztą on już, on ma prawie 2900 na tym czeskomie, także szok. No tutaj różnica rankingowa, jak widzicie, jest no, niesamowita. Rzeczywiście prawie 2900. Pewnie przed partią było 2900. No tutaj ten goniec będzie dominował skoczka. No chyba, że uda się właśnie ustawić skoczka o śmiornicę, później C5, tak B6. Jest. Nie będzie tutaj żadnego podrywu i ta wieża B4 wybicie, otworzy się linia A. No tutaj się obawiam, że zawsze czarny może zbić chociażby na F3 i zagrać goniec E5. W sensie nie ma sensu brać na razie na F3, ale tak mówię, że tego skoczka o śmiornicę da się zrzucić. Więc to jest trochę problem. Tutaj wieża na trójce, później druga wieża tutaj wejdzie. Dokąd zmierza czarna wieża? Taka książka w ogóle była. Nie wiem, czy czytałaś. No nie, nie miałam okazji. W sumie to dla początkujących taka książka, ale właśnie czytałem ją. Znaczy pewnie nawet nie czytałem, tylko u mnie była w domu. Jak byłem bardzo, bardzo mały. To było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. A właśnie jaką książkę pamiętasz ze swojego dzieciństwa szachowego najbardziej? Bo ja pamiętam od Polgar te książki, takie 500... 5000 kombinacji chyba, coś takiego. Pamiętasz to? Kojarzę, ale ja kombinacji w życiu właśnie mało co zrobiłem, bo nie lubię. No, nie widzisz. Tak, natomiast ja myślę, że Szkoła Przyszłych Mistrzów Dworeckiego, bo pamiętam, że jak byłem mały, to trochę to książki były wtedy za trudne dla mnie i właśnie mówiłem mamie, że nie wiem, kto to jest ten Dworecki, jakieś głupoty pisze. Chodzę tyle na turnieje, ja myślałem, że Dworecki to jest Polak generalnie, więc mówiłem, że go nie widziałem na turnieju nigdzie. No a tymczasem... Tak, no tymczasem tutaj pozycja czarnych jest bardzo dobra, pionki białych są rozszarpane, czarne mają pełną kontrolę, natomiast mało czasu i może się tutaj dużo wydarzyć. Dobra chyba decyzja, żeby troszeczkę wymienić tych figur, jeżeli się właśnie uda wymienić, wskoczyć na trzecią linię, potem wieża A3, gdzieś tam na G3 wisi. No, cały czas przewaga u Wiktora, no i Janek teraz czasowo bardzo spada. 15, 14, ojoj, tutaj trzeba robić ruchy. No właśnie, już Wiktor miał primuwa. Hetman C3. No tak, być może trzeba zagrać końcówkę, która będzie ewidentnie lepsza dla czarnych, no ale może da się, czy da się ustać? Nie można jakoś zaskoczyć, żeby wziąć pionkę na rady, nie? Wszystko to. Tutaj, no właśnie, eliminacja skoczka ośmiornicy jest tutaj możliwa. No ale też z kolei się wytworzy wolniak. No ale właśnie, wieża z tyłu, no właśnie, to już nawet tak, wolniak został zabrany, no i ta pozycja jest dość smutna. Oczywiście są szanse na remis, pionek na G5 fajnie tutaj trzyma czarne, jest tylko jeden pionek mniej, wieża C5, czy król F4, tak jest. Aha, wieża C5, skoczek FD3 teraz byłby, no to trzeba uważać. Szanse na remis są. Dużo się może wymienić. Teraz przejdzie, jeśli da radę G5, G4. Aha, no właśnie. Tu może niepotrzebnie uciekał tym królem. Oj, i tutaj wygrał na czas. Czyli tak naprawdę mamy koniec meczu. Oczywiście zawodnicy grają do końca, tak jak to było zgodnie z ustaleniami. Natomiast 5,5 do 1,5 przy 10-rundowym meczu to jest tak naprawdę koniec. Ale... Patrzymy dalej, zobaczymy patrzymy czy jeszcze... Są przecież super ciekawe. Tak jest. Ja też może się czegoś nauczę w końcu. Całe życie się człowiek uczy, jest takie powiedzenie. No bo też mądrość przychodzi z wiekiem i byleby nie przyszła z wiekiem od... nie będę dokańczał może. Znowu taka królewsko-indyjska, takie królewsko-indyjskie ustawienie. I tutaj B4, no właśnie, czarne tutaj mają rozbite te pionki. A i tu pionek za 7 w ogóle padnie, ajaj. No tak. No coś tutaj Janek za szybko pograł, zabrakło jakiegoś posunięcia. I też na E5 jakaś nieciekawa sytuacja jest z tym pionkiem.
wyżej, a 7 wyżej. Tak, znaczy generalnie tutaj się dużo nieciekawych rzeczy wydarzyło. Hetman, a czemu nie Hetman jest 3? W sumie pewnie bez większego znaczenia, po prostu można zbić na A7 i jest po prostu no, pionek on więcej. No to by nie wisiał pionek na A7, a zbił gońcem. To prawda, wtedy co prawda można bić na E5, ale w sumie... no właśnie, trochę tam dziwna decyzja była. Tak czy inaczej, białe mają teraz całego pionka więcej, ale... Jest tam jakaś kontra. Skoczek się zbliża, jest dosyć... aktywny ten goniec B7, na G2 są jakieś właśnie motywy, aż takie, że hetman musiał się cofnąć na E1. No nie jest to najmocniejszy hetman w historii szachów. No nie jest. No teraz białe muszą po prostu jakoś poprawiać te swoje figury. Ale właśnie, Janek tutaj naparza, można tak po prostu powiedzieć, po prostu naparza. No i co? Teraz skoczek jak odejdzie, pada pionek z C3. No nie, no tutaj, proszę państwa, to... Aj, goniec B... Ajaj, nie! Ale aż mnie zabolało. Ojoj. I teraz... no nie, ojej. To jest smutne. Smutne, no, ale... A jeszcze tutaj Wiktor myśli, no tak. Ojoj, już się wydawało, kiedy zdobył tą inicjatywę, po prostu za szybko się zadziało. No a tutaj trzeba oddać Wiktorowi, że on jest po prostu strasznie szybki i strasznie dużo widzi. Takie kopytko. No i co mamy? Dwa gońce za hetmana. Jakby nie to, że król jest słaby, to może udałoby się jakąś fortecę ustawić? Jakbyśmy wymienili wszystkie wieże. To i tak jest wolniak na D3. No tak, jeszcze jest, to jest oczywiście problem. Ale tu oczywiście te wieże są straszne. Straszne są. Tak, jeszcze tutaj D4, bo pewnie po biciu hetman D3 niestabilnie to wszystko stoi. Jeszcze kombinezon taki. Już nie będę aktualizował wyniku, natomiast mamy tak 6,5 do 1,5, więc teraz będą bulety, tak? Dobrze mówię. Tutaj zostawiam 5,5 do 1,5, bo... 5,5, czyli teraz jest 6,5? Tak, więc jeszcze dwa buleciki, to już będą dodatkowe i mamy B3, tak? Czyli to debiut Larsena, czy coś takiego. Tutaj Janek próbuje zejść z teorii. No zobaczymy, kto jest szybszy tutaj w buletach. Rankingowo ewidentnie tutaj Wiktor przeważa, ale zobaczymy. 1+1. Skoczek zmierza na F4. Tu fajnie, jeżeli pionek na H5 pójdzie, skoczek na G6. Będą jakieś motywy. To takie typowe motywy z holenderskiej chyba, żeby na G6 to są pionki z H. Ależ manewrują chłopaki. Taka ciekawa gra manewrowa. Tutaj białe cały czas trzymają króla w centrum. Co ciekawe, nie trzeba go wcale ruszować, bo on się czuje tutaj świetnie w centrum. Tak, nikt czasami go nawet. Co nie dosięgnie. Czasami tak można przechodzić. No tutaj. Właśnie, bo zalata czasu, żeby wieże brać z linii dobrej. Tak, hetman D4, fajnie scentralizowany hetman. Może kiedyś też na B6 na wycieczkę pójść. I tutaj na tej długiej przekątnej coś się może kiedyś wydarzyć. Tutaj też skoczek B5, fajnie kontroluje dość istotne pole. W sumie tak, można nawet zroszować wieża C1. Gońca na F6 by się przydało chyba postawić czarnopolowego i sobie kontrolować tą diagonalę. O właśnie. Tak, też jest. Okej, wieża C1 bym tam kiedyś też wrzucał, ale teraz właśnie pytanie... No właśnie, hetman na B6? Nie, jednak tutaj. No tutaj poprawia swoją pozycję Wiktor i tutaj akurat G5 może grać, to on może nagle złapać grę na tym skrzydle. Ale chociaż jedna wieża by się przydała też, przy królu na G8, żeby była jakaś podpórka dla tego pionu na G. Oj, ale tutaj padł pionek D, pionek centralny. Co prawda białym będą miały sporo rekompensaty. Tutaj też trzeba przyznać, że w tej partii Janek gra bardzo szybko. Duża przewaga czasowa. No ale właśnie teraz Wiktor przyspiesza. No i ma w ręku jednego pionka więcej. No co prawda tutaj ten dodatkowy pionek to nie jest jakiś najpiękniejszy pionek na świecie. I tutaj hetman gdzieś może... Ale gra się wydaje prosta dosyć. On właśnie. D5, żeby nie było tego, co mówisz. I teraz wiesz co, 8 na linii C, wymienić hetmany. O, a tutaj nie wiem, czemu oddał linię. Dość ciekawe. Ciekawa decyzja. Jeżeli się uda, hetman D4, hetman B6, jakoś złapać tej aktywności więcej.
No właśnie, może nawet Hetman C7. No, dziwny ruch Hetman C7, nic mu nie groziło, to tak. A na A3 nie. Oj, padło. Aha, padło z A5, padło z A3. Myślę, że to i tak jest na korzyść białych, bo oczywiście pionek na A3 był słaby. Tutaj widzimy, że Janek ciśnie czasowo. Ciśnie czasowo swojego przeciwnika. Myślę, że to ciekawa decyzja. Wieża C8. Tak, wieża C7 może. Tak troszeczkę połaskotać przeciwnika, ale co? Czyżbyśmy mieli powtórzenie? No, 4 sekundy. Wiktor nie chce powtarzać, ma mniej czasu. Co prawda nie ryzykuje już tutaj wynikiem meczowym. Ja bym F4 posunęła tam sobie. Tak jest, tak jest. No, oba króle są ogołocone. Tutaj, o, fajny manewr. Wieża na G3. Teraz jak ten goniec, żeby jakoś wszedł do akcji. Pionek na D5 się przydaje, że nie można dać żadnego szacha mu. Tak, tak. I warto, żeby tam został. Nie wiem, czy warto D4 grać, żeby gońca puścić na C4. Chyba lepiej sobie to zostawić. To prawda. No i tutaj sprytnie gra Wiktor. Wymienia po prostu wieżę i tak, do pionówki. No tak. Skoczek pięknie broni króla, ale pada pionek z B7, to daje szansę. Na wieczniaka chyba będzie można było złapać. I czy będzie wieczniak? Chyba się jednak popuści. A, król E2, ale to chyba nie tak, zmienia, tutaj co? Już... Okej, no tutaj co tu myśleć, tak? Trzeba... Oj, król E3, tutaj żeby... Masor, skoczek E4, chyba F2. Ojoj, to było bardzo odważne. Trudno mi powiedzieć. F3. Ale ja bardzo bym się tutaj obawiał. Co tutaj Janek gra? Ale Wiktor robi ruchy na sekundach tak naprawdę, na jednej sekundzie. Tak, tak. Tam się nie zastanawia, po prostu automatycznie, gdzie widzi szacha, tam go daje. No już chyba złapał go. Tak. Wiktor już nie chce ryzykować. O, i mamy remis. No więc ostatni tutaj bulecik. A tymczasem mamy ponad 1000 widzów, więc jeżeli ktoś jeszcze nie śledzi naszego tutaj kanału, to zapraszam do zostawienia followka. Dużo się dzieje, a szczególnie jutro od godziny 10. Kilkanaście godzin streamów, więc zapraszam. A ty powiedziałeś, że od 10 rano, ja zrozumiałam, tak, że od 10 wieczorem zaczyna się i bo ja pytałam cię o after party, oczywiście nie uzyskałam odpowiedzi. After party będzie. Co będzie się działo na after party, po czym powiedziałeś, zaczynamy o 10, także zapraszam wszystkich. Dzięki Piotrek, dowiedziałam się, na czym polega after party. To jak skończymy tę partię i pogadamy z zawodnikami, to jeszcze opowiemy o dniu jutrzejszym, a tymczasem co tu się dzieje? No Janek wygrał ważnego pionka, znaczy może nie wygrał, bo tutaj białe odbiły, natomiast tutaj ważniejszego pionka zainkasowały, bo zobaczmy, król białych no bardzo kiepsko stoi, bardzo. Tutaj jeżeli hetman jakoś tam zbije na C1, wejdzie na H4, oj będzie gorąco. Będzie mat. Coś tak czuję. Trzeba będzie się ewakuować przez jakieś F3, król F2. Albo po prostu wieżą i jakoś tak, bo hetman tu po trzeciej linii też fajnie broni. Czy wieża na D1 nawet. Ale goniec H3 tam się nie pojawi jakiś? No właśnie hetman po trzeciej linii trochę trzyma, chociaż tak, wieża na H3 jeszcze tam zbije. No, może być groźnie, więc, ale na razie wieża C7. Ciekawy ruch. Taki po prostu... Aha. Tutaj teraz skoczka wpuszcza na D5. To może ciekawy, ale niedobry. Bo czasem tak się mówi. No fajnie to wygląda, ale... No właśnie. Teraz hetman na G3. No gdzieś tutaj Wiktorowi udaje się złapać trochę pól, aby bronić. Tam goniec F4, ale to chyba nie miało sensu. Bo... Aha. Ale i tak hetman wejdzie na H6. H4, bo... No i tak. No właśnie, ale tutaj nawet hetman H6 niczym nie zagrozi. Dałoby się, żeby ten skoczek z B8 był nagle gdzieś tutaj na D4 choćby. Tak, tak. Potrzebujemy tutaj tego skoczka. No, wisi też na B4. Zawsze to jest jednak ważny pionek. Potem będzie wisiało na C2. No i Wiktor myśli... Tutaj właśnie z tataką, w ogóle niepotrzebny ten B4. To już lepiej chyba do centrum, nie? Na D4. No, jak za darmo, to bierzemy. To bierzemy. A ty, wiesz, pionek to pionek, ale zresztą na C2 wisi.
Ale skoczek D5. Wow, ojejku, ależ tu kombinacja wyszła. Ojoj, bo teraz ED i tutaj jest związanie. Ojoj, ależ. Ale wszyscy są powiązani jak Baleron. I Roszada. 28 posunięcie. Mamy Roszadę, ale teraz cóż, C4. No nie, tutaj już pada figura. Oj, ale odwróciła się w ogóle pozycja o 180 stopni. Tak jest. O, i znowu! Znowu sobie dał Hetmana związać. O nie, takie déjà vu. Tutaj. No cóż. To była ostatnia partia tego meczu. Czyli zwycięża Wiktor. To może najpierw z Jankiem porozmawiamy. Janku, czy mnie słyszysz? Tak. No co możesz powiedzieć o meczu? Na pewno nie było łatwo. Półtora punkta w tym podstawowym, tak jakby meczu, tych rundach, tak? Po których już Wiktor zdobył 5,5, dało ci się 1,5 zdobyć. Jak oceniasz swoją grę generalnie? No ogólnie z tych pierwszych partii jestem bardzo niezadowolony, bardzo dużo podstawiałem takich prostych motywów. No i to, no to był tak naprawdę no, główny powód tego, tak jak się dalej rozwinął ten mecz. No oczywiście przeciwnik no bardzo silny, był tak dużo silniejszy tam rankingowo, znaczy z Komi miał większy ranking, ale że no wiedziałem, że będzie ciężko, no, ale mimo wszystko nie jestem aż jakoś bardzo zadowolony z tych partii. No tak, patrząc po samych partiach, to na pewno potencjał był na złapanie więcej punktów, ale rzeczywiście Wiktor tutaj też strasznie szybki jest. A mogę coś powiedzieć tylko? Czy to jest dobrze, że ja nie słyszę Janka? Znaczy, bo akurat Maria nie jesteś połączona, więc ty nie słyszysz Janka, ale możesz zadać mu jakieś pytanie, wtedy ja je przekażę. No to pogadane. No to na pewno usłyszę odpowiedź na twoje pytanie. Z krótkim, małym opóźnieniem możesz na Twitchu usłyszeć. Więc, czyli Marysiu, nie masz pytania? Nie mam pytania. Dobrze. Nie wiem, ale... Dobrze. Nie mam już. Dobrze, Janku. Generalnie no nie udało się, natomiast czeka cię mecz o trzecie miejsce. Więc przypominam wszystkim, jutro o godzinie 17 zagrasz z Ignatem Bogdanowym. Tak. Jakieś przeczucia co do tego meczu o trzecie miejsce? Zapytaj się, czy się boję. Postaram się zagrać lepiej niż dzisiaj, no taki mam wniosek. Maria przekazuje pytanie, czy się boisz? No na pewno jest to bardzo silny zawodnik, no ale myślę, że mam szansę na zwycięstwo. Okej, okay. No to kibicujemy. Tutaj widzę, że na czacie masz też nie tylko fanów, ale też i fanki, więc będziemy kibicować. No a tymczasem dziękujemy ci za dzisiaj, za to show, jakie razem z Wiktorem więc dzięki, Janku, a my teraz z Wiktorem chwilę. Powiedział, czy dostanę odpowiedź na swoje pytanie? Tak, zaraz ci przekażę. A tymczasem no, rozłączamy się z Jankiem. Dzięki, jutro godzina 17. No, trzecie miejsce, dobra. Dzięki Janek. Więc tak, tutaj już odłączę kamerkę Janka. Generalnie no, powiedział, że przeciwnik jest silny, więc tam... Ale nie powiedział, że się boi, tak? Jakoś tak odpowiedział. O, niestety teraz, Mario, ciebie ja nie słyszę. Być może przez to, że się rozłączyłem, to... A Wiktor, coś powiedz? O, no to chyba niestety przez to, jak się kogoś rozłącza, to wtedy musimy się zrestartować, więc jeszcze raz zadzwonię. Więc jeszcze raz możemy rozłączyć rozmowy i jeszcze raz się połączymy. Więc no niestety chyba z hangoutem jest ten taki problem. O, jest Maria, coś powiedz. Ja jestem, ale nie widzę cię. Okej, dobrze.
A Wiktor, coś powiedz? Raz, dwa, trzy. O, jest już dobrze, dobra, to tylko jeszcze muszę tutaj kamerkę Marysi poprawić. Widzę tylko twoje zdjęcie. Tak, dobrze, już będziesz... Wspaniałe, mogłabym patrzeć na nie cały czas, ale jednak. No byłem wtedy młodszy, więc wiesz. Dobra. Wiem, jak to jest. Więc teraz pytanie do Wiktora. No właśnie, powiedz, jak się czujesz po meczu? Jak oceniasz swoją grę? No mogło być lepiej. Tam internet miałem takie już, jakieś problemy, takie mikrolagi, na przykład w tej partii, co zremisowałem. Miałem 10 sekund i potem patrzę, mam 4 sekundy, bo miałem mikrolaga. Były takie małe kłopoty z internetem, gorzej jak ostatnio, w ostatnim meczu. Ale ogólnie... Trochę mnie zadziwiło, jak gra przeciwnik właśnie, te taktyczne podstawki. Było takie dziwne, ja na najłatwiejsze pułapki szedłem, a on podstawiał. Aha. No tak, rzeczywiście udało ci się dwa razy, zresztą tak jak widzimy jeszcze na diagramie, dwa razy udało ci się złapać Hetmana w tych ostatnich rundach. Więc rzeczywiście. No ale bardzo szybko widzisz takie rzeczy. Może coś tu widzą, doradzisz, jakoś trenujesz specjalnie taktykę? Masz jakiś na to sekret, który możesz zdradzić? Sekret żadny nie jest. W ogóle to jest styl zawodnika. Mój styl jest jakiś taki taktyczny, liczenie wariantów, klasyka, no a każdy ma inny styl, no strategii tak, jestem słaby. Okej, ale czyli uważasz, że to jest generalnie bardziej styl, czyli kwestia talentu takiego wrodzonego, czy właśnie można to jakoś, czy jakieś robisz specjalne zadania? Specjalne zadanie nie robię. Okej. No to ciekawie. Co powiedział? Powiedział, że nie robi specjalnych zadań. Więc widzisz, aha, Marysiu... Czyli wrodzony talent, tak, już nie dam rady. Czyli my niestety, Marysiu, nie damy rady tak grać, jeżeli nie mamy takiego szkoda. Talentu. Więc szkoda, niestety. No dobra, Wiktor, więc gratulacje. Jutro widzimy się o godzinie 20. Zmierzysz się z Jegorem Bogdanowem, więc jeszcze takie ostatnie pytanie. Czy się boisz, czy jak generalnie oceniasz swoje szanse? Tak, nie boję się, tylko Leicester gra o 20:15 chyba. Czyli nie będę widział meczu, bo brat jest fanem Leicesteru, ale no, tak się złożyło. No tak się złożyło, okej. Okay. Dobra, na pewno jesteś zmęczony, więc nie będziemy cię męczyć więcej. Jutro, godzina 20, wielki finał InfoShach Masters, rok 2020, więc dzięki raz jeszcze, Wiktor, i do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Cześć. Dobra. A znowu cię musimy, Mario, znowu się jeszcze raz połączyć, bo niestety, jak ja rozłączam tutaj gości, to widocznie Hangout tego nie rozumie i wyłącza tobie mikrofon. Więc dobra, więc się rozłączymy. Okej. O, a teraz? Ja jestem, słyszę. Jesteś. A, no dobrze, to już pozwolę ci, żebyś mogła mnie oglądać. Możemy przejść tutaj z taką scenką piękną. Tak więc mecz się zakończył. Mam nadzieję, że widzowie się dobrze bawili. Więc... Bo ja się świetnie bawiłam. Ach, no to ja się cieszę. Że... Pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Tak jest. Czyli Wiktor Gazik pokonał w czasie podstawowym 5,5 do 1,5 Jana Klimkowskiego jutro. Właśnie, co będzie jutro? To powiem już, póki jeszcze jest dużo widzów. A jeszcze też powiem widzom, żeby nie uciekali, ponieważ dzisiaj będzie też after party. O ile wszystko jest w porządku, to kolega Szymon powinien poprowadzić te afterparty, więc też jeżeli nas ogląda, to niech mi tam napisze na Facebooku, czy generalnie... Już zaczął afterparty. Tak, czy sam może zaczął afterparty, więc też nie uciekajcie. Zresztą teraz też nie uciekajcie, bo porozmawiamy troszeczkę z Marią. Rzadko kiedy mamy taką okazję właśnie. Pewnie, dawno się nie widzieliśmy. Już parę miesięcy minęło, trzeba nadrobić Piotrek. Tak, więc teraz takie ploteczki, ale jeszcze zanim do tego, to jeszcze powiem, jutro od godziny 10 rano
będzie kilkanaście godzin streamów. Oczywiście afterparty to nie od 10 rano, tylko właśnie od 10 rano będzie dużo różnych streamów. Publikujemy na Instagramie i Facebooku, a też artykuł powinien już być. Tutaj proszę o moderatorów, żeby go tam zalinkowali, jeżeli jest. Dokładny harmonogram, więc będzie dużo różnych rzeczy. Będziemy grali w Kloca, będą szachistki właśnie opowiadały o Gambicie Królowej. Będzie też pierwszy teleturniej szachowy w formacie milionerów, więc to w ogóle taka nowość. Będzie też turniej, więc wy możecie zagrać o godzinie 18.45 dokładnie, więc tam wchodźcie do klubu InfoSzacha, jeżeli ktoś nie jest, no to niech będzie. No, a o 17.00 mecz o trzecie miejsce, o 20.00 mecz o pierwsze miejsce, wielki finał. A po 21.30 będzie after party, gdzie po prostu będziemy się bawić. Mimo to, że to urodziny, to chyba alkoholu nie będzie, czwarte urodziny InfoSzacha, ale mam nadzieję, że po prostu będziemy się z widzami tak bardzo na luzie bawić. Poniedziałek jest przecież potem, to trzeba iść do pracy. Tak jest, więc... no dobrze, a tymczasem właśnie wspominałem, że jutro szachistki będą mówiły o Gambicie Królowej, a może ciebie spytamy. Na pewno oglądałaś, nie? Oglądałam. A ty oglądałeś? Ja też oglądałem, mimo to, że można powiedzieć, że w ostatnich, nie wiem, 10 latach obejrzałem może 4 seriale. Ach, wygrały. Trzeba było zobaczyć. Tak. Więc no, na początku w sensie nie do końca byłem pewien właśnie, czy oglądać, czy nie. W sensie trailer jeszcze nie do końca mnie przekonał. To znaczy... O ile, że wiadomo, że fajnie oglądać wszystkie filmy szachowe, to jakoś tak nie czułem, że to może być takie fajne, a ostatecznie bardzo mi się spodobało, ale właśnie może ty, Marysiu, powiedz. Mi najpierw też się spodobał. Tak, i co przede wszystkim ci się spodobało tam? Trochę mnie męczył, ale to dlatego, że po prostu mam za dużo szachów w swoim życiu i... A to się da mieć za dużo? Przecież... Da się właśnie, niestety. I mnie to męczyło mnie też to, bo czułam, jak ona na tych turniejach, w niektórych scenach była, to czułam jej stres i czułam też, jak ja się stresuję na turniejach. I czułam podwójnie swój stres i jeszcze jej stres i trzymało mnie to w napięciu. Bardzo mi zmęczył ten serial, prawie tak jakbym grała. Jakbyś... A to w sumie czasami nawet jest gorzej na przykład kibicować komuś, niż jak się samemu gra, bo patrzysz, jak ktoś na przykład źle gra i tak, niech tam, albo jak widzisz, że może zrobić jakąś kombinację, niech tak zagra, ten ktoś myśli 10 minut, 15, już się człowiek cały gotuje, a później ta osoba tam coś podstawia i w ogóle, ach. I właśnie najczęściej jest na takich drużynowych rozgrywkach, kiedy jest jakiś mecz ważny dosyć, trzeba wygrać lub chociażby utrzymać remis, żeby utrzymać się widzę. I widzisz, że twój kolega lub koleżanka z drużyny coś może zrobić, uratować albo wygrać i podwójnie się denerwujesz i stresujesz i jeszcze wkurzasz na tą osobę, że tego nie widzi. Czy byłaś wkurzona na mnie podczas ostatniego meczu ekstraligowego? Nie, na ciebie nie. Nie, ja byłam tylko raz zdenerwowana na ekstralidze. Na mnie? Na Arka, kiedy grał chyba z 7 godzin z Grzesiem na Sutą i czekaliśmy wszyscy, żeby pójść na kolację. Byliśmy wtedy bardzo głodni. Ale byłam wtedy zła, bo byłam głodna. Tak, ale ja też. Ja też byłem głodny, a jeżeli ktoś mnie dobrze zna, no to wie, że jak jestem głodny, to jestem zły. I generalnie oprócz szachów moim największym hobby jest jedzenie, więc tak jest. Widać. Tego nie musiałaś mówić akurat, ale... Ale też pojawiła się rozmowa dzisiaj o serze, także wiesz, za dużo tutaj już. No generalnie tak, trudno ukryć pewne zainteresowania, ale polecam wszystkim dobre jedzenie, to jest... Tak, a wracając jeszcze do tego Gambitu Królowej, to wszystko fajnie, te debiuty i tak dalej, wszystko było fajnie odtworzone profesjonalnie, tylko jedna rzecz, która mnie denerwowała, to że mówili szach na głos i że tym kutem przewracali pod koniec szachu. Ale to już to jest chyba taki największy mit, że generalnie właśnie, że to się tak mówi, jeszcze szkoda, że nie mówili tam szachmatnie czy coś tam, nie? To tak, jest, tak. Ale to kładzenie tego króla, no to rzeczywiście tak dla nas, to nawet
nie wiem, brakuje mi trochę słowa. Ale to tak wygląda, no... Bo nie chcę mówić, że żałośnie, no bo to jest trochę za mocne słowo, ale jakieś takie, no. Taka żerzuncja lekka mnie. Ale też się zastanawiam, czy kiedyś tak nie było. Może jakby zaniknęło to czasem, bo ta akcja dzieje się w latach 60., tak? Coś takiego? Mhm, tak, tak. Może kiedyś tak było i taka była kultura właśnie i na przestrzeni lat zaniknęło to i dlatego już tak nie mówimy. Ale wyobrażasz sobie takiego mistrza świata, który tam tak kładzie tego króla. No nie, no gdzie? Tak samo, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na ustawienie figurek, że skoczki patrzyły tak do niego. Jak Drociński grał, to podczas tego meczu ostatniego z Beth Harmon miał skoczki tak do siebie odwrócone. To też takie naturalne. Mm-hmm. Wiadomo, że to są takie szczególiki, ale no, my to dostrzegamy, to pewnie nikt inny Troszkę ci jakość kamerki się psuje, nie wiem czemu. Czy tam internet ci troszkę szwankuje, czy co tam? Widzowie na pewno chcieliby cię lepiej widzieć, ale ja tu nic nie mogę zrobić. Ja tak właśnie, tak jak jest, tak ja pokazuję. Może tam. Może jakieś ściągasz jakieś tam filmy w tle nielegalne na przykład. Nie, ale może mam za dużo urząd tych połączonych, także już się rozłączyłam z telefonem. Okej, okay, no może się jakoś tam poprawi. Ważne też, żeby cię dobrze było słychać. Ja cię na szczęście słyszę, więc... Tak, no więc rzeczywiście dla szachistów tych tam kilka tych rzeczy może być irytujących, ale z tymi skoczkami na przykład to aż tak nie zwróciłem uwagi. Musiałbym się właśnie przyjrzeć, ale czasami na przykład przed partią mnie denerwuje, jak przeciwnik swoje skoczki jakoś dziwnie ustawia. To ten... O, a teraz w ogóle się zmroziła. Zmroziłaś tutaj, Mario. Nie wiem, czy mnie w ogóle słyszysz. No, halo, halo, Mario. Halo, halo. To może się jeszcze raz połączymy. Jeszcze raz zadzwonił. A przy okazji, jeżeli macie jakieś pytania... Okej. Okej, dzwonimy. Jeszcze raz. Przy okazji, jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie na czacie, to czy to do mnie, czy to do Marysi. To jeszcze chwileczkę porozmawiamy. Jesteś, o, jesteś teraz. Udało mi się. Okej. Okay. Dobra, no okej. Okay. To jesteśmy z powrotem, więc jeszcze raz, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę zadawajcie. Też jeszcze w ogóle zaprosimy może tutaj widzów na twój fanpage. Zapraszam. Tak. To może też coś powiedz w ogóle, czego dotyczy ten fanpage? Już mówię, a pokażesz tutaj. Mnie zrozmawiać z twoim zdjęciem. Ach, ty tak musisz mnie oglądać, dobrze. A przez telefon, tak, jak się na przykład rozmawia, to nie widać drugiej osoby. Ale zawsze mogę sobie wyobrazić, a tutaj widzę zdjęcie. Dobra, w każdym razie, o, widzę, że już wysyłasz linki. Tak. Ja nazywam się na Facebooku Arcyharce. I tam różne rzeczy sobie publikuję, też niektóre grafiki, na przykład dla dzieci. Także jeśli są tutaj jakieś osoby, które prowadzą zajęcia dla dzieci, to jak najbardziej można sobie coś tam ściągnąć i użyć na swoich zajęciach. Ogólnie jest strona poświęcona właśnie moim zajęciom w przedszkolach, w szkołach i w domach kultury. Także bardziej skierowane do dzieciaków, ale wiadomo, że dzieciaki nie mają Facebooka, więc do rodziców, żeby sobie pościągali i gdyby chcieli coś tam sobie porobić razem z dzieckiem, no to tam mają możliwość dzięki mnie to zrobić. Mm-hmm. I też za tydzień nie tylko z tobą streamuję, Piotrek, też z innymi osobami, jestem poumawiana. I za tydzień streamuję, jest takie coś jak Chess Insight. Nie wiem, czy słyszałeś o tej stronie. Nie słyszałem, więc możesz też powiedzieć.
Co ciekawe, jest to turecka strona internetowa. I będziesz po turecku komentować? Wow, Marysiu, nie wiedziałem, że ty jesteś aż tak uzdolniona. Wiem, że języki dobrze znasz, ale turecki. Nie, po angielsku oczywiście, ale z moim współkomentatorem będzie właśnie nie Burak Firat. No nie wiem, czy kojarzysz Buraka Firata. W sensie znam nazwisko. Znowu troszkę twoja kamerka się psuje, ale to już tak, wiem, ale... Natomiast no, z kimś podobną rangą tam w świecie tureckim, szachowym, liczącym się. Jest, nie jest to mój pierwszy raz, także znam już tam. Nie wiem, jak to się stało, że mnie tam wzięli i dlaczego w Turcji komentuję turnieje, no ale komentuję. No ale bardzo fajnie, no to zapraszamy. Czyli Chess Insight mówisz, tak? I po angielsku. Okej, tak. Okej. Okay. Tak, a coś więcej, co to będzie za turniej właśnie? Czy też będzie... Właśnie mówię. Mhm. Jest to turniej Chess Tag Arena i oni organizują co jakiś czas coś podobno na modłę InfoSzacha. Organizują sobie jakieś takie turnieje dla swoich widzów. Oni w ogóle mają stronę, na których instruktorzy i można tam sobie przez tą stronę prowadzić zajęcia. Ktoś, kto tam zapłaci, może sobie wybrać instruktora, jest ich parę do wyboru, między innymi Burak Firat też. A ty jesteś też tam? Jeszcze nie. Proponowali mi, ale zastanawiam się, czy mam czas, żeby to robić, bo w ciągu dnia no, to jestem właśnie w przedszkolach i też mam indywidualnie popołudniami, także już raczej mój kalendarz jest wypełniony. Natomiast no, była taka propozycja, nie wiem, może się dogadam z nimi, może nie. Ale fajny pomysł, bardzo profesjonalna jest ta strona. Jak będziesz miał czas, to sobie możesz podejrzeć. Okej, okay, na pewno zajrzę. Mieliśmy nawet pomysł, żeby zrobić turecką filię InfoSzacha, ale był to pomysł na 1 kwietnia. Finalnie ogłosiliśmy rosyjską, nie wiem czy widziałaś, rosyjską filię InfoSzacha. Nawet był film, gdzie po rosyjsku analizowałem. Nie. Tylko oczywiście to był dowcip, to znaczy nie ma rosyjskiej filii, ale... A szkoda, mogłaby być. Tak, więc, ale właśnie w rosyjską było łatwiej chyba uwierzyć, bo też turecką no to bym nie nagrał po turecku, nie jestem tak uzdolniony. Ale chyba dobrze znasz, może po wietnamsku. Właśnie to jest zabawne, ponieważ nie umiem mówić po wietnamsku, więc... Właśnie wszystkim opowiadam tę historię, którą mi opowiedziałeś z Dawidem Nawarą, bardzo śmieszna jest. Tak. Pamiętasz, która? Tak, ja wiem. Jak widzowie na pewno nie wiedzą, że arcymistrz, a wręcz super arcymistrz Dawid Nawara kiedyś, zresztą rok temu to nawet, do mnie podszedł i tam jakoś przywitał się, czy też ogólnie coś powiedział w języku wietnamskim. Ja tak nie za bardzo wiem do końca. Jakieś słowa może kojarzę, ale ja generalnie nie potrafię powiedzieć w sumie żadnego takiego zdania. Po prostu nic nie potrafię, no. Niestety. A szkoda, szkoda. No, może szkoda. Dobra, a co jeszcze właśnie, bo skończyliśmy ten wątek Gambitu Królowej. Czy coś jeszcze ciekawego chcesz o tym powiedzieć? Bo w ogóle takie boom się zrobiło na to, że o ile na pewno serial jest fajny, to w ogóle, jak sądzisz, czemu to aż tak w ogóle ludzie oszaleli wręcz na tym punkcie? Nie szachowi, tak? No, rozumiem, że szachowi się cieszą, że szachy pokazują. No. Bardzo ładna otoczka jest na pewno tego wszystkiego i dużo daje też pewnie wątek uzależnienia tej głównej bohaterki. Na pewno jest to ciekawe i wszyscy się zastanawiają, czy też zdarzają się szachiści, którzy grają na jakichś takich dopingach. Mhm. Sama się zastanawiam. Natomiast też ładnie wszystko jest to pokamerowane, filmowane, ładnie się ubiera ta dziewczyna, ale no śmieję się, ale przecież nie, Bogu, tutaj... czyli tak, naczelnej gazecie modowej też opisywali ten serial właśnie ze względu na stroje, które się tam, na charakteryzację, które się tam pojawia, no to myślę, że to jest duży aspekt, dlaczego to jest takie popularne, bo jest po prostu ładne. Tak, znaczy ja się tak trochę śmieję, ale jak najbardziej się zgadzam, mimo to, że ja na pewno nie znam się na modzie i takich tam sprawach tak za bardzo, ale tak po prostu widzę, że
każdy kadr z tego filmu mógłby być po prostu takim zdjęciem na Instagrama wręcz. Jest dobry jakiś filtr tam zrobiony i ogólnie dobrane te kolory i rzeczywiście też te stroje i tak dalej. I też myślę, że to ma takie znaczenie, że pokazanie takiej mistrzyni z tej strony, że to nie jest taka... że w sensie, że można łączyć takie piękno, ogólnie właśnie stroje i tak dalej, po prostu z taką grą jak szachy i to nie jest taki totalnie wymysł, no bo przecież wiemy dobrze, Aleksandra Kosteniuk była mistrzyni świata, była przecież modelką. Tak, była, no. Chyba może dalej nawet dalej jest, tak, tak. No, no. Natomiast niektóre zdjęcia dość popularne były. No, ona nie była modelką chodzącą po wybiegach, ale na pewno była fotomodelką. No i na pewno się lepiej ogląda dziewczynę, która gra w szachy, ładną dziewczynę, niż jakiegoś starego, za przeproszeniem, gubura, nie? Śmierdzącego. No tak, tak to trochę jest. Znaczy takie odczarowywanie tych szachów, bo jest ten taki stereotyp, w sensie nawet to taki, nie wiem czy kojarzysz taką scenę z Jasia Fasoli, kiedy on sobie przyłącza kanały i tam właśnie jacyś ludzie grają w szachy, no i on tam właśnie, że tam taka akcja tak jest powolna, że nagle ktoś rękę podnosi, a jednak nie robi tego ruchu. Tak, pamiętam to. Tak, bo on tam ma problemy z zaśnięciem i tam sobie przyłącza te kanały różne, nie? No i rzeczywiście te szachy były tak przedstawione w tym serialu, że taka partia tak naprawdę trwa 3-5 minut i to jest tyle. A my dobrze wiemy, że żeby rozegrać partię na poziomie, no to jest 5 godzin co najmniej. I tam też jedna już nieaktualna rzecz była taka, że były tam partie odkładane. Pewnie kojarzysz. Tak, oczywiście. Kiedyś tak rzeczywiście było, ale teraz już no, przy tych silnikach i wszystkich możliwościach, które mamy, kiedy pójdziemy do domu i otworzymy program, no to nie miałoby to racji bytu. Mhm. Tak, aczkolwiek na przykład w szachy korespondencyjne nadal można grać i wszyscy mogą używać silnika i nadal to jest ciekawe, więc też to tak nie jest, że silniki rozwiązały totalnie grę, natomiast oczywiście w takim kontekście gry praktycznej, łączenia tego, no to byłoby kiepskie. Ale tak, tak. Kiedyś musiało być ciekawe, jak ludzie właśnie wieczorem sobie poanalizujemy, co jutro mam grać, nie? No, fajne to było. Jeszcze jak się ma drużynę właśnie jakichś sekundantów, tak jak to było przedstawione, że ten Dorociński miał tam swoją całą kadrę. Analizowali sobie, kiedyś tak było, no, pali papierosy, pili wódkę i analizowali szachy. Tak, myślę, że tutaj... No właśnie, bo tutaj na pewno jest dużo pytań od nieszachistów, czy te libacje alkoholowe jakkolwiek mają odzwierciedlenie w dzisiejszym świecie szachów. Zależy na jakiej randze turnieju. I zależy kto. Tak. No, ale no, ale nie negujemy, nie negujemy, że takich nie ma w ten sposób, tak? Tak, w każdej grupie znajdą się jakieś takie czarne konie. Tak jest. Dobra, mam też informację, że już jest gotowy kolega na afterparty, więc nie uciekajcie widzowie, będziecie mogli sobie z nim zagrać, więc jeżeli jeszcze macie jakieś pytanie do mnie lub do Marysi, to jeszcze jest ten moment, jeszcze macie chwilkę, żeby je zadać. Tu jest pytanie ogólnie o kto będzie komentował mecze finałowe. Chyba to nie jest tajemnica, więc zdradzę, więc jutro mecz o trzecie miejsce będzie komentował Antoni z Szachusiem. Kim jest? Mistrz Krzysztof Budrewicz, ale bardziej znany jako Szachuś, ponieważ bardzo popularny kanał na YouTubie ma. No a mecz finałowy, to chyba można się domyślić, po prostu ja i Antoni. Trochę mało komentatorek mamy, więc tutaj cieszę się bardzo, że Marysia się zgodziła. Pewnie już mi obiecałeś, Piotrek, rok temu, że mnie zaprosisz. Ja czekałam. Więc tutaj przy wszystkich obiecuję, że na pewno jeszcze więcej tych zaproszeń będzie. Ale już nie dobrze, już ze mną sobie pogadałeś. Tak. No dobra. Czy ktoś coś jeszcze chce o coś zapytać? Jak nie, to jeszcze raz tutaj zapytam, żeby tak to bardzo płynnie
przejść. Jutro o 10, jeszcze raz przypominam, start wszystkich streamów. Tam też właśnie szachistki będą opowiadały o Gambicie Królowej. Na pewno dużo więcej opowiedzą. My tutaj tak sobie tylko... Liznęliśmy temat. Tak, liznęliśmy. Natomiast ten temat to po prostu... Tak dużo o szachach chyba się nie mówiło. Nie chcę mówić, że nigdy, ale na pewno w ostatnich iluś latach. No ale super, fajny jest serial, bardzo mi się podoba i fajnie jest zrobiony, fajna jest ta fabuła, bardzo się i na pewno dzięki temu my będziemy mieli więcej pracy, bo nagle ludzie się zainteresowali szachami i szukają jakichś instruktorów, trenerów, chcą się podszkolić sami dla siebie. Mhm. Tak, generalnie nawet na Onecie był w ogóle artykuł, gdzie był quiz szachowy, więc w ogóle szaleństwo. Tak, w ogóle nie zgadzam. Coś cię przerwało, więc nie usłyszałem. Mówię, że nie zgadzam wszystkich odpowiedzi, a okay. Ty? Ja go nie robiłem, muszę go zrobić. Może nawet go zrobię kiedyś na streamie. Odpalę i ten. Może być ciekawe. Znaczy widziałem tylko jedno pytanie jakieś, co to jest anihilacja i w sumie to chyba... Może o bym... właśnie, to tego nie widziałem. Pierwszy raz, jakie to pewnie bym... Widziałeś, że takie coś istnieje? Nie, bo nie istnieje. Bo nie istnieje, bo moim zdaniem też wymyślone. Kto to robił generalnie? Ale i tak się cieszymy, że na Onecie piszą o szachach, nawet jeżeli się nie znają, to... No. To jest spoko. Dobra, to ja dziękuję Marysi oficjalnie. Obiecuję, że zaproszeń będzie więcej i mam nadzieję, że Marysia będzie przyjmowała te zaproszenia. Jasne, trzymam za słowo. Dobra. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Pozdrowić kogoś? Nie, no już za dużo już mnie tutaj... No, pozdrawiamy wszystkich widzów na pewno. Pozdrawiam wszystkich widzów, tak. Tak i tak. Zapraszam do subskrybowania InfoSzacha i polubienia mojego fanpage'a Arcyharca na Facebooku. Tak, tak jest. Jeszcze raz tu link wrzucam. Dobra, to do jutra, a nie uciekajcie, będzie afterparty. Ja już tutaj, a my schodzimy z anteny. Do widzenia. Pa, pa. Cześć, dzięki.